Szanowni Państwo, redakcja portalu o historii EU zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online pod tytułem Wobec historii, nadziei i nieoczekiwanego – spotkanie z księdzem profesorem Alfredem Wierzbickim. Punktem wyjścia do dyskusji jest książka Alfreda Wierzbickiego i Karola Kleczki Bóg nie wyklucza – rozmowy o państwie, kościele i godności człowieka. Wydawnictwo WAM, Kraków 2021. Rozmowę prowadzą doktor habilitowana Ewa Solska z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz z portalu o historii EU i profesor Rafał Wnuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kilka cytatów nakreślających kontekst rozmowy. Abyśmy mogli sprawiedliwie ocenić przeszłość, potrzebna jest praca historyków. Natomiast abyśmy mogli iść dalej wspólnie, nieodzowna wydaje się praca filozofów. Alfred Wierzbicki. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Cyprian Kamil Norwid. Jeżeli filozofia zawsze przychodzi za późno, to mimo to nigdy nie jest za późno. Bernard Steigler. Bez nadziei nie można znaleźć nieoczekiwanego. Heraklit. Nadzieja oznacza po prostu, że inny świat jest możliwy, a nie, że jest ziemią obiecaną, bowiem jego nadejścia nic nie gwarantuje. Rebeka Solnit. Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu O Historii EU oraz na naszych profilach społecznościowych Facebooku, Twitterze, cda.pl, a także na kanale YouTube. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dobry, witamy Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu otwartych seminariów humanistycznych, które organizujemy na portalu O Historię EU. Te spotkania odbywają się pod patronatem Towarzystwa Historiograficznego i Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Porozmawiamy dzisiaj z gościem niezwykłym, nietuzinkowym, księdzem profesorem Alfredem Wierzbickim. Zatytułowaliśmy to spotkanie następująco: Wobec historii, nadziei i nieoczekiwanego. Porozmawiamy z księdzem profesorem razem z Rafałem Wnukiem, o którym zaraz dwa słowa. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze o punkcie wyjścia dzisiejszego spotkania. Jest to najnowsza książka autorstwa Alfreda Wierzbickiego i Karola Kleczki, Bóg nie wyklucza, rozmowy o państwie, kościele i godności człowieka, wydanej przez wydawnictwo WAM w Krakowie w tym roku, dosłownie na dniach. Tutaj przedstawiam okładkę. Myślę, że uda nam się dwa słowa też o tej książce powiedzieć, bo jesteśmy świeżo po lekturze. Profesor Rafał Wnuk jest nauczycielem akademickim, pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tutaj przypomnę parę epizodów z jego życia intelektualnego, z jego kariery akademickiej, by tak rzec. Myślę, że ważnych również dla nas, ponieważ jest współzałożycielem, współtwórcą i współpomysłodawcą portalu O Historię w ogóle. Także inicjował nasz projekt i bardzo się cieszymy, że dzisiaj dołączył do tej rozmowy. Oczywiście pracownik KUL, jak wspomniałam, był również pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej swego czasu. Zakładał i tworzył, współtworzył wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Był również współpracownikiem nieistniejącego już Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Obecnie jest także pracownikiem i współtwórcą pracowni w Bramie Grodzkiej poświęconej historii Europy Środkowo-Wschodniej. I raz jeszcze przypomnę, współtwórca, współpomysłodawca portalu o historię i pomysłodawca tego spotkania, które myślę, że będzie niezwykle owocne, bardzo ciekawe. Nasz gość, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki i tutaj kilka ważnych także dla historyków i teoretyków historii wątków z jego biografii naukowej. Jest wykształcenia teologiem, jest filozofem, etykiem. Studia teologiczne odbył i zakończył na Wydziale Teologii KUL w latach 70. i 80. XX wieku i napisał pracę magisterską na temat, uwaga historycy, możliwość zastosowania analitycznej filozofii historii Artura Danto w teologii. Pisał ją pod opieką księdza profesora Czesława Bartnika, warto wspomnieć. Potem podjął studia filozoficzne i na kursie doktoranckim w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie pod opieką Rocca Buttiglione napisał rozprawę o personalistycznych podstawach zasady non-violence. Rozprawę habilitacyjną opublikował już w Polsce. Przedstawia ją na Wydziale Filozofii KUL. Była poświęcona myśli mało znanego, a szkoda, filozofa i też teoretyka historii Augusta del Noce. Filozofia totalitaryzmu Augusta del Noce'ego, interpretacja kryzysu moderny. To jest ciekawy myśliciel z tego względu, że on przedstawia korelację między historią polityczno-społeczną a dwudziestowiecznymi ruchami intelektualnymi, czy właściwie takimi ważnymi doktrynami, ideologiami. Koncentrował się między innymi na marksizmie, ale też analizował pod kątem tej korelacji Stientys między innymi. Także szkoda, że mało znany w teorii historii i warto przypomnieć o tym myślicielu. Jedno zdanie. Jasne, pewnie. To jest w ogóle niesłychane. On był katolikiem z rodzenia i z wychowania, ale kiedy Kościół katolicki prawie w całości we Włoszech miał inklinację ku faszyzmowi, to on się zaprzyjaźnił z komunistami, założył taką grupę, której później stał się krytykiem, katolików komunistów. I w jednym z ostatnich wywiadów, a umarł dokładnie wtedy, kiedy w Bukareszcie rozstrzeliwano Czałuszewsku, więc to też jest jakoś historyczne, że Del Noce, który badał wiek XX i był jego świadkiem, umiera w 89 roku i powiedział, że największą włoską hańbą jest faszyzm, nieprzezwyciężony do dzisiaj. Ja akurat to zdanie jakoś też, kiedy przeczytałem, wtedy też miałem w ręku książkę Jacka Sznadla i mnie zdziwiło, że pod różnymi południkami Europy mamy różne hańby domowe. Jasne. Ja swego czasu też interesując się tą myślą, ale tak dosyć jednak powierzchownie skojarzyłam, nie wiem czy poprawnie, to ksiądz profesor pewnie mnie, no być może tutaj naprostuje, że właśnie być może Emmanuel Mounier, który wiązał filozofię osoby i swój personalizm wspólnotowy, personalizm otwarty w kontekście totalitaryzmu XX wieku, być może w jakiś sposób się tą myślą Noce'ego, Del Noce'ego inspirował. Czy w ogóle miał tutaj jakiś związek, bo to jest... Chyba nie, ale to koniecznie... były myśli, które się spotykały, ale osobiście myślę, że nie było dużego wpływu, bo trzeba wiedzieć, że Francuzi myślą w swoim kręgu intelektualnym, a Włosi w swoim. To jest nasza polska perspektywa, że my jesteśmy w stanie, byliśmy w stanie asymilować dużą część humanistyki zachodniej. I
No, ale to byłby zupełnie inny problem do rozmowy. Tak. Ale pewne intuicje Delinoczego i Muniera na pewno się zbiegają. Na pewno się zbiegają, tak jest, dobrze. Wspomnę jeszcze o takich rzeczach. Ksiądz profesor był dyrektorem Instytutu Jana Pawła II na Kulu przez szereg lat, między 2006-2014. Był także redaktorem naczelnym kwaternika ETOS. Inne członkostwa, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauczycieli, członek Towarzystwa Naukowego KUL. I jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć. Jego funkcje kościelne, mianowicie tutaj pojawia się bardzo często słowo dialog, które jest jednym, myślę, że ze słów kluczowych w ogóle w pana pracy, także naukowej. I to, co mnie też zainteresowało, że są to właściwie centra, w których pan pracował, między innymi Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego przy Archidiecezji Lubelskiej, są to często centra lokalne. I w tym kontekście także rozwija się księdza profesora takie zaangażowanie społeczno-polityczne. Ale podkreślam raz jeszcze, ten dialog dotyczy zwłaszcza dialogu katolicko czy chrześcijańsko, szerzej chrześcijańsko-żydowskiego, prawda? Ksiądz był też członkiem Komitetu Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Chyba nadal jest. Nadal jest, tak, od 1926 roku, tak jest, tak jest. Także jeszcze tutaj od 2021 roku dyrektorem Centrum Dialogu Wschód-Zachód w Lublinie. To też jest ważna funkcja. No i wspomnę oczywiście, ksiądz Wierzbicki jest też poetą. Już w tym momencie chyba kilkanaście książek poetyckich, w tym dwie były nagrodzone. Między innymi nagrodą imienia Anny Kamińskiej i Józefa Czechowicza. I ostatni wątek, kilka prac, wokół których myślę, że będziemy poruszali sprawy, o które nam w tym spotkaniu chodzi. Z ostatnich lat, 2016 rok, Szeroko otwiera drzwi Kościoła, to jest książka poświęcona, a właściwie jest to biografia arcybiskupa Rzycińskiego. Kruche dziedzictwa, Jan Paweł II, odnowa, rok 2018 ta książka się ukazała. No i ostatnia, o której już powiedziałam, czyli współautorstwo z redaktorem Karolem Kleczką, filozofem, publicystą, redaktorem portalu Deon, czyli portalu jezuickiego, tak moglibyśmy powiedzieć, i także współpracownika magazynu Kontakt Lewicy Katolickiej, mówiąc dokładnie, Bóg nie wyklucza, rozmowa o państwie, kościele i godności człowieka. Także mamy tu bardzo wiele wątków i na podsumowanie już jeszcze wspomnę o Nagrodzie Polskiej Open Clubu, wręczonej niedawno w lutym tego roku. I krótko tutaj streszczając z laudacji prezesa Open Clubu Adama Pomorskiego. Niegdyś ksiądz Wierzbicki, niegdyś współpracownik arcybiskupa Rzycińskiego, etyk, którego tezy jakże bliskie są temu, co Maria Dąbrowska pisała o moralności konradowskiej, publicysta odwołujący się do tradycji Żeromskiego, Wyspiańskiego i Brzozowskiego, poeta i czytelnik poetów. Niech zechce przyjąć nagrodę z rąk ludzi pióra. Jej patroni w swoim dziele pisarskim służyli tym samym ideom z podobnym hartem ducha, z odwagą cywilną i dzielnością żołnierzy. Dobrze. Tak jak się umówiliśmy, chciałabym zacząć od pytania, które jest może przez moich współrozmówców nie do końca oczekiwane. Ale myślę, że może mieć ciekawe konsekwencje. Mianowicie, gdzie panowie teraz jesteście w tym momencie? Ksiądz profesor Wierzbicki, bardzo proszę. Ja mam odpowiedzieć. Tak. Ja jestem w centrum Lublina, przy ulicy Bernardyńskiej. Jestem, no nie widać tutaj bałaganu, w takim pokoju, w którym jest dość duży bałagan. Są porozrzucane książki. No, kilka obrazów mam tutaj, biurko, komputer, dużo pisaków, bo używam także
tych zapomnianych narzędzi do pisania, jak ołówki, pióra, długopisy. I widać mnie no, na tle książek i grafiki Zofii Koppel-Schulz. Mam szczęście mieć jedną z jej grafik, a była autorką kilku okładek moich książek. Tak. Ja to pytanie nie tego pytania nie zadałam przypadkiem, ponieważ w książce, o której była mowa, najnowszej, jest też zadane to samo pytanie. I pojawia się wątek pewnego zdjęcia, które, jak przypuszczam, w tym pokoju jest obecne, wisi na ścianie. Mianowicie zdjęcia z Wilna, spod celi Konrada. Czy to zdjęcie jest tam jeszcze? Tak, z tyłu za mną. Ono zawsze jest w tym miejscu już od wielu lat. A zdjęcie zostało zrobione jesienią 1991 roku. Wtedy Litwa dopiero odzyskała swoją niepodległość. Ja pojechałem od razu na Litwę. Tak się złożyło, że ja w tamtym czasie pracowałem w telewizji polskiej i zdobyłem jakieś środki, żeby zrobić reportaż. Między innymi zrobiłem reportaż o Orosie, który myślę, że do dzisiaj jest w archiwach telewizji polskiej w Lublinie. I ówczesny bodajże sekretarz ambasady polskiej, ambasadorem był Jan Widacki, którego jeszcze z KUL-u znałem, a sekretarzem był Mariusz Maczkiewicz, który później był chyba ambasadorem na Litwie. To on mi pokazał, mówi, że tu jest cela Konrada. Ja tam zajrzałem, a tam był po prostu ruina i zrobiłem kilka zdjęć z wnętrza, ale poprosiłem sekretarza ambasady o zrobienie mi zdjęcia, jak ja zaglądam do celi Konrada. I to jest właśnie to zdjęcie. Świetnie. Od razu jesteśmy tutaj w pewnym kontekście, który jest dla kultury polskiej w ogóle i naszej polskiej mentalności, tak moglibyśmy powiedzieć, czy polskości, albo polskości jako sytuacji, ja bym powtórzyła tutaj za Poremskim, za Pieczysławem Poremskim, dość istotne. Oczywiście mamy pierwsze podstawowe skojarzenia, romantyzm, tak, mesjanizm. Ale ja bym powiedziała tutaj o pewnych wartościach romantycznych, o których się mniej mówi, a które... A ja bym dodał jeszcze jedno, skoro mowa o Wilnie i o formacji intelektualnej na wskroś kogoś takiego jak Mickiewicz, romantyka, to jest oświecenie. I on wziął bardzo wiele z wileńskiego oświecenia, od Śniadeckich, od Lelewela, także... A wcześniej to jest barokowe Wilno, jezuickie Wilno, no miasta mają to do siebie, że mają pewną ciągłość, chociaż nie zawsze ta ciągłość wychodzi na pierwszy plan. Jasne. To są moje takie impresje wileńskie, ale istotne. Ale właśnie jeśli ale wróćmy do tego romantyzmu, bo on się do naszej kultury rzeczywiście przyplątał i zaplątał i myśmy się też dali uwikłać w romantyzm. I nadal, no oczywiście, w jaki sposób jesteśmy uwikłani i na różne sposoby próbując to raz analizować, dwa dekonstruować, co nie znaczy destruować, tylko przeprowadzać pewne zmiany czy metamorfozy, tak moglibyśmy powiedzieć, w myśleniu w ogóle o romantyzmie. Ja przypomnę dwie wartości romantyczne, które i w życiu księdza profesora poniekąd można znaleźć. To jest nastawienie trochę na bunt w imię wolności, tak czy inaczej, zwłaszcza wolności myślenia. To, że no, indywidualizm to jasne, tylko zależy jak się go rozumie w tym momencie, prawda? Ale no, cały czas mi brzmi w uszach ta laudacja Pomorskiego i trop konradowski, czyli trzymanie się pewnych zasad. Stałe trzymanie się pewnych zasad, to jest dość ważne. Trop Żeromskiego, tradycja Żeromskiego, Wyspiańskiego, Brzozowskiego, tu zawsze jest jakiś sposób romantyzm w tych tropach, tak bym powiedziała. I moim zdaniem no, romantyzm ciągle trzeba odczytywać na nowo, prawda? I to jest pytanie, tak? Tak. Czy stwierdzenie? No nawet jakie stwierdzenie. Ja myślę, że w ogóle trzeba odczytywać na nowo zarówno własną biografię, jak i kulturę, z której wyrastamy.
zupełnie jest mi bliskie to spojrzenie, które pani przed chwilą wyraziła, że dekonstruowanie nie jest odrzucaniem. Dekonstruowanie często także pozwala nam odkrywać to, czego nawet sami twórcy wcześniej, czy ci, którzy szerzyli idee romantyczne, nie dostrzegali. Więc właśnie ten wątek, myślę, że najbardziej intrygująca to jest kwestia wierności, bo wierność właśnie czemu? Czy wierność sprawom, które są już daleko za nami, czy wierność może pewnym ideałom, ale ideały one się realizują zawsze w jakimś zderzeniu z czymś nowym albo z czymś tragicznym. Nikt chyba tego trafnie i w sposób bardziej przejmujący nie powiedział od Norwida, tak a propos mamy rok norwidowski, tak ale to nie tylko z tego powodu go przywołuję, w poemacie Fortepian Chopina ideał sięgnął w ruchu. Właśnie dekonstrukcji dokonuje się nie tylko na poziomie intelektualnym, ale dekonstrukcja się nieraz, a nawet chyba zazwyczaj dokonuje za sprawą samego dziania się, samych wydarzeń, samej, powiedziałbym, dziejowości. Dlatego musimy zarówno własne życie, jak i życie zbiorowe ciągle oglądać właśnie z innych perspektyw. To mi trochę Wiko brzmi, ale to Wiko się pojawia, księdza tutaj pracy. To jest jeden z moich mistrzów intelektualnych. No bo wie pan, jak się wejdzie w pewne myślenie, ja jeszcze powiem dwa zdania o Del Noce, dlaczego ja się nim zająłem. Była jakaś konsekwencja, jak doktorat napisałem o non-violence, czyli o walce bez przemocy, to moi koledzy żartowali, że w zasadzie mój temat jest nieaktualny, bo upadł komunizm, totalitaryzm. Ja mówię, no to trzeba by się teraz przyjrzeć totalitaryzmowi. I zacząłem czytać Popera, zacząłem czytać Hannah Arendt i myślałem, że oni będą bohaterami mojej habilitacji. Ale właśnie w rozmowach z Rokiem Buttiglione, a Buttiglione był bezpośrednim uczniem Del Noce'ego, Buttiglione mi powiedział, słuchaj, ale totalitaryzm to jest główny temat myśli Del Noce'ego. Ja zacząłem czytać tego Del Noce'ego, ale jak zacząłem czytać Del Noce'ego, to wszedłem głęboko w filozofię włoską, właśnie Wika, Rosminiego, później trochę tłumaczyłem Rosminiego, całą tę tradycję włoskiej filozofii nowożytnej. Nie chcę robić tutaj wykładu, jak ona pracowała w XX wieku, ale stąd jednym z takich rzeczywiście moich mistrzów mojego myślenia jest Wiko. To gratuluję, że pani to wyłowiła się. Rzadko tym chwalę, ale nawet ktoś zauważył, jak szukano autora do encyklopedii katolickiej stojącej za moimi plecami, to zaproponowano mi napisanie hasła Wiko i ja napisałem go prawie że z kapelusza. No proszę bardzo. Jeszcze jeden wątek, jeśli chodzi o to usytuowanie księdza. Czy jest gdzieś w pokoju, czy też tutaj w mieszkaniu jeszcze jedna postać, czy jeszcze jeden trop, który też w książce się pojawia i to właśnie pojawia się w rozmowie o tym zdjęciu z celu Konrada, mianowicie Gombrowicz. Tak. Gombrowicz jest. Gombrowicza od lat czytam, ale jest w drugim pokoju, ponieważ tu, gdzie pracuję, mam książki poważne z filozofii, a w drugim pokoju mam literaturę. No, historyków pocieszę, że tam mam dwie czy trzy półki historii, także do książek poważnych historia należy, a literatura jest w pokoju, w którym mam coś w rodzaju salonu, przyjmuję gości, no i patrzą na Gombrowicza, no i na innych autorów dawniejszych i współczesnych, których czytam. Celowo poruszyłam to, bo proszę zobaczyć to zestawienie tutaj. Mamy taki ciekawy trójkąt.
Tu romantyczny Konrad, prawda, i całe to dziedzictwo nasze na różne sposoby, różnorakie sposoby, właściwie w całej siatce skojarzeń, odniesień, jakichś konotacji, korelacji i tak dalej. Z drugiej strony Gombrowicz, z trzeciej strony mamy encyklopedię katolicką, prawda. No to ciekawie się zapowiada i zaraz zaczniemy to rozwijać. Rafale. Tak, słucham. Gdzie ty jesteś w tym momencie? Mam pytać, czy mam odpowiadać na pytanie? No jak wolisz, ale odpowiedz na pytanie. Gdzie jesteś? O, przyznam, że jak tylko usłyszałem to pytanie przed chwilą, to sądziłem, że chodzi o to, gdzie jestem psychologicznie, emocjonalnie, intelektualnie. No to skoro była taka pierwsza myśl, to powiedz. Okej. Okay. Mhm. I przyszła mi odpowiedź niemal z automatu, nieoryginalna, nie moja, to pewnie efekt przeczytanego ostatnio wywiadu z rektorem KUL-u i komentarza z jednej z osób. Mianowicie mam poczucie bycia w porwanym samolocie. Mhm. Nie wiem, chodzi o ten wywiad z więzi, tak? 4 maja dosłownie, parę dni temu się okazało. Nieudany wywiad. Faktycznie, przepraszam, że tutaj wtrącę, ale czyta się go tak ciężko, że z różnych powodów, także redakcyjnych, że można sobie wyobrazić, jak ciężko było redaktorowi Nosowskiemu go przeprowadzać i rozmawiać. Ja dodam od siebie, że oprócz tego, iż jestem ja związany z KUL-em, profesor Wierzbicki, to również prowadząca to spotkanie, profesor Ewa Solska, ma za sobą przeszłość kulowską. W związku z tym wszyscy mamy pewnie emocjonalny stosunek do tych słów. I właśnie emocjonalnie jestem w tym porwanym samolocie i nie wiem, dokąd ten samolot leci i nie wiem, co sobie piloci myślą. I to chodzi i o uniwersytet, i o zawód, w którym funkcjonuję, i o państwo, w którym jestem. To była pierwsza myśl. Natomiast geograficznie rzeczywiście jestem kawałek od kraju, bo jestem w Stanach Zjednoczonych, otrzymałem stypendium na Yale i zajmuję się tutaj w instytucie Macmillan Center i jestem w takim zespole, który zajmuje się porządkowaniem, opisywaniem, interpretowaniem relacji osób, które przeżyły Holokaust. To bardzo ciekawa praca, a w związku z tym mam kontakty, rozmawiamy sobie na co dzień z historykami z Zachodu, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Europy, bo to są badacze Holokaustu jakby z różnych miejsc, z Izraela. No i to znowu pytanie, gdzie jestem? No, jeśli bym przyjął perspektywy pytających o Polskę, o to, gdzie my znajdujemy się, w sensie wspólnota obywatelska i narodowa, jaką jest Polska, no to z ich wyobrażeń, z ich obserwacji, z ich perspektywy jesteśmy gdzieś między Turcją, Rosją a Węgrami. Znaczy rozumiem, że oni się pytają, tak? Gdzie Polska w tym momencie, dokąd zmierza, że tak się wyrażę, tak? Z ich perspektywy jesteśmy częścią tamtego takiego świata, że zmierzamy w tamtym kierunku. No i to jest, ja mam nadzieję, że tam nie jesteśmy, ale jeżeli nas tak widzą, to oczywiście jakieś pytanie musi mi się w głowie z tego rodzić, prawda? Gdzie ja jestem? I krótko mówiąc, jesteśmy na rozdrożu. Ja jestem również na jakimś rozdrożu. Między Węgrami, Rosją. No tak, no tak. No to jest oczywiście pytanie o Polskę w Europie, Europę, o świat i tak dalej, bo możemy tutaj różne konteksty wyszukiwać. Ale skoro się dorwamy do głosu, ja może również spróbuję zadać pytanie naszemu gościowi. Właśnie wychodząc z tego naszego miejsca w Europie, z tego, co się stało
To jest bardzo mocno związane z książką, którą połknąłem w ciągu ostatnich 24 godzin. Zresztą książką, która pokazuje, jak bardzo pewne intuicje historyków i filozofów się mogą krzyżować. Wiele myśli, które ja mam w głowie i pytań, które sobie zadaję, znalazłem w tej książce napisane, opowiedziane zupełnie innym językiem. I w tym kontekście chciałbym się zapytać o to, jak z twojej perspektywy, Alfredzie, wygląda kwestia władzy i historii? I w tym kontekście jednolitofrontowej polityki historycznej uprawianej w naszym kraju, stawiam tezę, może się z nią zgodzisz, może nie, że władza dziś w Polsce, nie tylko w Polsce, próbuje kontrolować przeszłość. Kontrolować przeszłość, żeby czerpać z tej przeszłości argumenty dla siebie, na swoją korzyść w teraźniejszości i na przyszłość. I używa do tego czegoś, co właśnie bardzo mocno jest zaznaczone w twojej książce, takiego języka wykluczającego. Z mojej perspektywy od siebie dodam połączonego z szantażem patriotycznym. Jeżeli się nie godzisz na ten język, to nie jesteś pełnowartościowym członkiem wspólnoty. Jak ty byś spojrzał na to powiązanie historii władzy z perspektywy etyka? Znaczy, no, z perspektywy etyki nauki, to jest chyba właściwa perspektywa i no, historia jest o tyle drażliwym obiektem badań i narracji, że władza może z niej bardziej korzystać niż powiedzmy z matematyki, dlatego chyba się mniej do matematyki miesza, chociaż Stalin zdaje się, że nawet napisał słynną rozprawę o językoznawstwie i z tego powodu nazywano go językoznawcą. I to wielkim. Ktoś mnie przekonywał, że również wypowiadał się na temat modelu atomu Bohra i przez pewien czas fizycy sowieccy musieli zachowywać dystans do tego modelu, ale nie potrafię potwierdzić tej anegdoty. W każdym razie niewątpliwie z historii każda władza może mieć większy użytek aniżeli z historii, czy w ogóle z humanistyki, z pamięci ludzkiej, tam gdzie chodzi o naszą tożsamość. A to oczywiście, ja myślę, że w Polsce obecnie polityka historyczna, ona wiąże się, jest częścią szerszego programu wymiany elit. I to kwestia dotyczy nie tylko historii, kwestia dotyczy mediów, dotyczy szkoły, w pewnym sensie kościoła, chociaż akurat chyba nad kościołem najmniej musi obecna władza pracować, ponieważ ta wizja taka postendecka historii polskiej, ona jest głęboko w kościele wśród duchownych zakorzeniona. To jest związane moim zdaniem z pewnym kodem kulturowym, no i ze słabym stopniem refleksji historycznej, także w przekazie historii, w seminariach duchownych. No ale to byłby inny temat. Więc niewątpliwie historią daje się manipulować, historią daje się to znaczy władza autorytarna zawsze wychodzi z takiego przekonania, że historię daje się stosować do jakiejś wizji przyszłościowej, że stworzymy lepszego, prawdziwego Polaka. No i dlatego trzeba narrację niwelować, gumkować, no to jest takie publicystyczne, ale moim zdaniem bardzo plastyczne określenie, że można
zwłaszcza postaci z historii najnowszej, no, nawet fizycznie wyciąć z jakiegoś obrazu. Ale ja sądzę, że jednak ten poziom kultury historycznej, jaką osiągnęliśmy w Polsce, i to nie tylko po 1989 roku, ale także to, że ta kultura historyczna w Polsce, ona się rozwijała i przetrwała przez trudne lata komunizmu, że to jest jednak gwarancja, że po prostu nie da się narzucić jednej wizji historycznej za pomocą bardzo bogatych środków, jakimi państwo dysponuje, bo dysponuje po pierwsze grantami, po drugie muzeami, po trzecie mediami, szkołą, podręcznikami, więc to są środki bardzo bogate, ale ja coraz bardziej się odnajduję teraz, kiedy mam już, przekroczyłem 60, jakbym znowu wrócił do tego momentu, kiedy ja byłem młodym człowiekiem i dochodziłem do prawdy o historii, kiedy prawie niczego nie wiedziałem o Katyniu, no ale były jakieś tajne podziemne publikacje, dla mnie wtedy wstrząsające. Pamiętam, jako 22-latek dostałem książkę Skaniewicza W cieniu Katynia tylko na jedną noc i ją przeczytałem prawie, że do rana. No, ówczesna polityka historyczna, wręcz samo słowo Katyń cenzurowała. Jednak, więc myślę, że ja mam w tej chwili jednak może za mało kontaktów z młodymi ludźmi. Sądzę, że młodzi ludzie nie stawiają jeszcze oporu, bo to nie jest ta faza. No ale wobec zakłamania, bo w końcu właśnie kiedy władza bierze się za historię, to prowadzi, nazwijmy to właśnie, to jest ta kategoria moralna, gdzie tu jest zło. No zło jest w zakłamaniu, fałsz, no i w tłumieniu wolności badań i wolności przekazu. Więc ja myślę, że jednak wytrwałość pracy historyków i ten jednak duży dorobek różnych polskich szkół historycznych, że on jednak przetrwa, ale także pragnienie stawiania oporu zakłamanej wizji historii. Dzięki. Ewo, to mi oddaję głos. Mi oddajesz głos? Znaczy ja Boże, no klasyczny komentarz powinnam chyba jeszcze przypomnieć. Z dystopii oczywistej, tak? Czyli roku 1984. I to słynne zdanie, które no, jest prawdziwe jak najbardziej i będzie. Kto rządzi przeszłością, ten ma w rękach przyszłość, kto rządzi teraźniejszością, ten ma w rękach przeszłość. Tak. To maksyma Ministerstwa Prawdy, gdzie pracuje główny bohater, Winston Smith, prawda? Czyli Ministerstwa Skłamstwa, bo wiemy, co on tam robi. Przerabia wszystko, co nie pasuje, bądź co pasuje, co ma pasować obecnej linii, tak? Partii Wielkiego Brata, czy Wielkiej Partii i tak dalej. Także no, ta maksyma jest i dorzeczna i cały czas ma odniesienie, bo oczywiście historyczny argument, czy argument z historii, to jest stara, jeszcze starożytności, w starożytnym Rzymie znana reguła. Reguła zwłaszcza w nauce retoryki, która wtedy w zasadzie była taką szeroką nauką humanistyczną, jak moglibyśmy powiedzieć. I uznawano wtedy argument historyczny, dlatego uczono historii, za ten najmocniejszy, najważniejszy. Natomiast ale właśnie w jaki sposób przedstawiany, tu o to chodzi. Natomiast jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, bo skoro mówiliśmy o wywiadzie w Więzi, to nie tak dawno jeszcze ukazał się w Więzi bardzo ciekawy wywiad, 22 kwietnia, zapamiętam sobie, bo właśnie w mojej urodziny, z Jarosławem Sellinem, sekretarzem stanu, jak państwo wiecie, w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zdaje się teraz, tak, o polityce historycznej właśnie. Zatytułowany w ten sposób. Czasem się nawet przerażam, jak ambitne zadanie na siebie wzięliśmy.
prawda? A zadanie to brzmi strategia polskiej polityki historycznej, która została ustanowiona na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju w 2015 roku w listopadzie na Belwederze ogłoszona. To spotkanie nosiło tytuł Polityka historyczna, konteksty, pomysły, realizacje. Na stronie prezydenta Rzeczpospolitej można znaleźć streszczenia, pewne raporty, opis, wstęp i tak dalej, prawda? Padają tam, wydaje się, zupełnie neutralne stwierdzenia, tak jak każde państwo ma swoją politykę historyczną. Oczywiście, oczywiście. Tylko czemu ona służy, po co? I w jaki sposób jest robiona? I gdyby tak streścić tę strategię w Polsce dzisiaj, to z jednej strony mamy tę linię heroiczno-martyrologiczną w pedagogice dumy, ale ważne tu jest, wydaje mi się, pytanie, i może Piotr Witek też by się tutaj dwa zdania powiedział o tym, bo napisał ważny artykuł na temat polityki historycznej w ogóle nie tak dawno. Ona jest robiona przeciwko, czy w kontekście, i to był chyba punkt wyjścia główny, tak zwanej debacie jedwabieńskiej. To jest jeden z najbardziej, według mnie, takich dotkliwych momentów, ale tak czy inaczej, w jakiś sposób założycielskich tej strategii polityki historycznej. Pedagogika dumy przeciw pedagogice wstydu, jak ci strategzy nazwali, prawda? No właśnie, to szeroko pojęto debatę jedwabieńską. Odradzanie mitu mesjanistycznego. Oczywiście Polska tym ostoją chrześcijaństwa, wyspą wolności i tak dalej. Tam padają te sformułowania. Wiecznie nierozumiana. Znowu to samo wraca i tym podobne i tak dalej. Wiecznie nierozumiana i jeszcze zdradzana. Wiecznie zdradzana, bo to oczywiście wraca także. No już nie będę w tym momencie wymieniać nazwisk historyków, którzy... Powrót do modelu oczywiście historii monumentalnej. Wielki projekt profesora Andrzeja Nowaka jest tutaj no najlepszym oczywiście, najlepszą realizacją, czy taką koronną, taką sztandarową realizacją historii Polski, wielotomowy, prawda? No i ja bym wspomniała to, o czym jest w książce, tutaj w tej książce, czyli Smoleńsk. Tam pada sformułowanie martyrologiczna religia smoleńska wręcz. Ale mówię o tym dlatego, Rafale, że akurat ten wątek napawa mnie jakimś takim umiarkowanym optymizmem, bo jednak wydaje mi się, że społeczeństwo polskie tego nie kupiło. Religii smoleńskiej. Nie wiem, jak panowie myślicie. Ja myślę inaczej, że właśnie kupiło, tak? To pokazują socjologowie, że zaraz po katastrofie, ja nie pamiętam, jakie tam są procenty, ale ludzi przekonanych, że to był zamach i że był spisek, było znacznie mniej niż po latach tych miesięcznic. I w zasadzie drogę do PiS-u do władzy budowała religia smoleńska. Ja oczywiście patrzę nie tylko z punktu widzenia jej konsekwencji politycznych, ale przede wszystkim z tego, jak to bardzo zatruło polską religijność i wprowadziło, właśnie jak pytamy o podziały w społeczeństwie, ale także w kościele, to moim zdaniem te najgłębsze podziały zarysowały się i one trwają do dzisiaj na tle stosunku do tego, co się wydarzyło na lotnisku koło Smoleńska. Ja się głęboko zgadzam z tą diagnozą, natomiast jakby próbując rzecz umieścić gdzieś właśnie w kontekście etyczno-historycznym, ja mam wrażenie, a jednocześnie jakby dzisiejszości, ja mam wrażenie, że staliśmy się ofiarami przemocy symbolicznej. Ja jakby świadomie używam słowa przemoc, która co prawda nikt nas nie bije, nikt nas nie torturuje w sensie fizycznym. Natomiast to, co się stało, wydarzyło
w sferze no, medialnej, ale również w sferze symbolicznej, w sensie nazw ulic, tysięcy pomników, manifestacji itd., itd., by zmieniło, zmienia naszą wrażliwość, czy też naszą jako społeczeństwa. Ja nie wiem, czy ja to dobrze definiuję, Alfredzie. Mógłbyś się do tego odnieść? Tak, ja myślę, że popatrzmy na to. Ludzie, którzy uczestniczyli przez bodajże 9 lat, miesiąc po miesiącu w obrzędach żałobnych, które potem się przekształcały w wiece polityczne, no przecież to musi zostawiać jakiś głęboki ślad w psychice. Ale w ten sposób właśnie kreuje się wroga. Dzisiaj myślę, że szukano już gdzie indziej wrogów. W 2015 roku szukano w uchodźcach, w ostatnich latach w ludziach LGBT, ale właśnie w trakcie tych miesięcznik smoleńskich dwa spustoszenia, to znaczy one się zbiegały. Jedno spustoszenie to ten wydłużony stan żałoby. To psychologowie są, jest mnóstwo prac psychologicznych na temat żałoby, że jest czas żałoby i czas wychodzenia z żałoby. A kiedy się ten czas żałoby wydłuża, no to po prostu deformuje się ludzką psychikę, no i wtedy także pcha się ją, mianowicie wpycha się w tę deformację nienawiść do wroga realnego, czy też wymyślonego, raczej wymyślonego, więc to jest, myślę, że też warte zastanowienia i diagnozy, jak właśnie historią najnowszą czy całkiem współczesną rządzi się nie tylko po to, żeby zbudować jakąś wizję bohaterską i monumentalną, ale w tej historii jest także wróg. I kiedy się właśnie tutaj, ja się zgodzę z tym, że szereg naszych doświadczeń polega być może rzeczywiście na tym, że mieliśmy porażki, że byliśmy nierozumiani, że cywilizacyjnie byliśmy gdzieś tam na dalszym biegu i to rodzi pewien rodzaj bólu, kompleksu, ale to wszystko zostało, myślę, że w tych ostatnich latach, w ostatniej dekadzie przemienione po prostu ból został przemieniony w gotowość walki z wrogiem. Tak bym to określił. Do tego wszystkiego ten wróg. Bardzo charakterystyczny jest sam film Katyń. Wróg zewnętrzny, czyli Związek Radziecki, komunizm, wszystko to, co jest czego symbolem jest Katyń i Smoleńsk, został jakby ten rodzaj uczuć, ten rodzaj emocji został przerzucony. Ale myślisz o filmie Krauzego, nie filmie Wajdy? Nie myślę o filmie Wajdy. No, no właśnie, bo myślę o filmie Smoleńsk. Smoleńsk, a nie Katyń, tak? Bardzo przepraszam, moja pomyłka. Ostatnia scena, w której, prawda, ofiary katastrofy w ruchu lotniczym są jakby w sposób dosłowny zrównane z filmem, przepraszam, z ofiarami zbrodni, ludobójstwa, to jest obraz docelowy, krótko mówiąc. Jeżeli w ten sposób udało się w dużym stopniu ustawić różne grupy społeczeństwa w Polsce, no to jest podział nieprzekraczalny. To jest przeciwko społeczeństwu jako pewnej, jako wspólnocie, a jednocześnie jest to bardzo skuteczny projekt polityczny, bo osoby tak
usytuowane, jakby nie mogą ze sobą rozmawiać i partia polityczna, która tę nienawiść zagospodarowuje, jest po prostu niezwykle silna i skuteczna. I to jest problem, właśnie problem na pograniczu historii, etyki i dzisiejszości. Tylko to jest problem jeszcze głębszy, bo on pada na podatny grunt. Po prostu ten syndrom ofiary, on jest tak głęboko w naszej świadomości zakorzeniony, że właśnie to daje pożywkę i faktycznie ten to jest w ogóle warte zastanowienia, że przecież rok 89 to był rok wielkiego przełomu, ale nie udało się stworzyć na tyle porywającej narracji, może nikt nawet nie chciał jej tworzyć, żeby uznać, że to jest moment, że nam się wreszcie coś udało. Dotykasz bardzo ważnej kwestii, tak, ale myślę, że to prowadzi... Tak już jest w polskiej duszy, że łatwiej jest nią manipulować, kiedy się powie, że nam się nie udało, że jesteśmy ofiarami. I myślę, że z punktu właśnie moralności, no to tu to, że zabrakło woli jednak, a może i wyobraźni, a może i świadomości, że jednak to, że rok 89 nam się udał, poza tym no, w tamtych latach największy bez względu na różnice ideowe autorytet, Jan Paweł II dokładnie nam to powiedział w Sejmie Polskim, zresztą to był chyba drugi po włoskim parlament, w którym papież wystąpił i swoje przemówienie już po wygłoszeniu oficjalnego tekstu powiedział, ale nam się wydarzyło. No właśnie, papież powiedział, ale myśmy nie bardzo chyba uwierzyli, używam tutaj może nadmiernie tego my, że nam się rzeczywiście wydarzyło, no bo jakoś tak jest w naszej duszy, że jak się nie wydarzy, to jest to, co Polaków przez stulecia i tysiąclecie powinno spotykać, że się nie wydarzy. Ofiary. Piotrze, Ewa cię nie bez powodu próbowała wyciągnąć. No i Piotr jest gotowy, widzę, dał nam znać. Mhm. Powiedz dwa słowa o polityce historycznej właśnie. Czy kontekst smoleński, jak ty to widzisz? No. Ja tylko od siebie dodam dwie rzeczy. Nadal uważam, mimo wszystko, że albo doprecyzuję to, że mimo wszystko społeczeństwo nie przyjęło, przynajmniej w większości, tezy o zamachu. I jest zmęczone generalnie. No, po prostu tą sakralizacją, czy no, myślę, że religia smoleńska jest tu w jakiś sposób określeniem adekwatnym w tym momencie. I moim zdaniem społeczeństwo jednak nie przyjęło tego w taki sposób. To jest argument podziału, ale nie jest to główne narzędzie dzielenia społeczeństwa, tak mi się wydaje. I ekipa i Kaczyński, Jarosław Kaczyński ma tego świadomość i posługuje się innymi sposobami. Także ja przy tym pozostaję. Piotrze, a ty właśnie jakbyś to widział? W odniesieniu do polityki historycznej w ogóle, prawda? Jeżeli chodzi o politykę historyczną, to ja używam kategorii popperowskich do jej skonceptualizowania i do określenia, do zdiagnozowania. Generalnie traktuję politykę historyczną za Popperem zresztą. Znaczy Popper nie używał tego pojęcia i nie odnosił go do polityki historycznej, tak? Natomiast ja używam jego kategorii. I polityka historyczna jest traktowana przeze mnie jako inżynieria społeczna. To jest ewidentnie popperowska inżynieria społeczna, tak? I Popper wyróżniał dwa rodzaje inżynierii społecznej, holistyczną i lokalną. Z tą polityką historyczną, którą mamy obecnie w zasadzie od 2005 do 2007 roku i teraz od 2015 do chwili obecnej, to jest holistyczna inżynieria społeczna. Ja się nie dziwię panu Selinowi, który jest być może nawet trochę przerażony tym, jaki projekt na siebie wzięli. Tak? To jest totalna inżynieria holistyczna społeczna. To jest bardzo mocny program doktryny polityki historycznej, która realizuje zadania totalne, całościowe, tak? Która polega na czym? Na takiej całościowej, totalnej kontroli i radykalnej przebudowie świadomości historycznej w społeczeństwie.
Oczywiście ta przebudowa. Ale jest... dodam jeszcze, przepraszam cię, Selin pokazuje tutaj w tym wywiadzie bardzo dobrze. Nie chodzi tylko o polską świadomość społeczną. Przytoczę tylko ten cytat. Powinniśmy oczywiście doprowadzić do sytuacji, w której na świecie nie mówi się, że Westerplatte to jest polskie Pearl Harbor, ale że Pearl Harbor to jest amerykańskie Westerplatte. No właśnie. No brzmi to... megalomania włącza. Tak, tak. I znaczy jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, tak, to się wpisuje w taki właśnie centralny plan totalnej... Oni w to wierzą, że to, tak. Tak, totalnej przebudowy, ale prawda? Ale zwróćcie Państwo uwagę, że tego typu frazy, one naprawdę deprecjonują Westerplatte. Bo kiedy ono jest tam, gdzie jest i w swoim kontekście, to ono jest tym, czym jest. Zgadza się. A jak Westerplatte ma być jakimś... Pearl Harbor, to ono traci swój sens. No, staje się... Pearl Harbor ma być amerykański Westerplatte, to są inne sytuacje zupełne. To, nie wiem, z czego wynika takie wyobrażenie, wy jako historycy, z ignorancji historycznej, w ogóle niezrozumienia, czy po prostu z pewnej, pewnego takiego, projektu polityki historycznej, polityki pamięci. No. To jest projekt wyłącznie polityczny, tak? Totalny. On jest... poczucia władzy nad historią. To z tego wynika. Dokładnie. Z projektu politycznego, który absolutnie zamierzyli. Projektu tak politycznego. Absolutnie tak. Jeśli mamy przebudowywać porządek społeczny, tak, ufundowany na takiej centralnej, totalnej narracji, to ona musi mieć takie bardzo mocne, wielkie filary. Tak? I to jest jedna z takich właśnie narracji, czy próba konceptualizowania wokół Westerplatte, tak, takiej totalnej narracji. Nie? To przejęcie przecież Muzeum II Wojny Światowej, tak, przez obecną władzę i próba przebudowy tej narracji w muzeum, no to jest ten projekt właśnie. Prawda? Znaczy, dlaczego Muzeum II Wojny Światowej tak bolało tą władzę? No właśnie dlatego, że ona, ta narracja szła przeciw tej totalnej narracji przebudowy, prawda? Ona była, że tak powiem, skierowana właśnie na co? Na kompromis, tak? Na dialog, na zrozumienie. Przede wszystkim była uniwersalna. Absolutnie tak, absolutnie tak. Tutaj znowu dotykamy rzeczy, która łączy świat nauki z Kościołem. Uniwersalizm i koncepcja historii jako opowieści uniwersalnej, czy też historia jako narodowotwórczy beton, który, na którym mamy ufundować coś, co będzie jakby nienaruszalne i na zawsze dane w tej, a nie innej formule, ale dokładnie to samo mamy z Kościołem. Czy Kościół ma być uniwersalny i powszechny i otwarty, czy Kościół ma być obrażoną twierdzą do budowy polskiego państwa narodowego? I czy to jeszcze jest Kościół powszechny? No, wtedy to jest jakaś narodowa sekta religijna. Już była mowa o mesjanizmie. To jest ciekawe, że dzisiaj nikt właściwie się wprost do mesjanizmu nie przyznaje, ale idee mesjanistyczne są obecne. I one się ujawniają także w niektórych aktach czy działaniach duszpasterskich. Przypomnijmy sobie taką akcję Różaniec do granic, który miał tworzyć jakąś taką świadomość, że my tutaj jesteśmy kościołem idealnym, ale także narodem wybranym. No i zwracamy się do tego bezbożnego świata jako właściwie ostoja chrześcijaństwa. Więc a kiedy trzeba sprawdzić, powiedziałbym, sedno Ewangelii, czyli postawę miłosiernego Samarytanina, no to wtedy zamyka się granice przed uchodźcami, którzy i tak się tutaj nie garnęli. Ja myślę, że właśnie kwestia uchodźców była tą kwestią załamania się uniwersalizmu chrześcijaństwa w Polsce. Choć na tym etapie biskupi się całkiem dobrze jeszcze spisywali, dlatego że mówili, że uchodźca ma twarz Chrystusa. I to w większości tak mówili. Natomiast okazało się, że Polacy bardziej słuchają Jarosława Kaczyńskiego, aniżeli papieża Franciszka czy polskich biskupów. Ale kiedy doszło do kampanii przeciwko LGBT, to tu już biskupi
wyprzedzali właściwie Jarosława Kaczyńskiego, dostarczali po prostu no, czegoś, co także nie mieści się w uniwersalizmie chrześcijańskim. Katechizm Kościoła nazywa homoseksualizm, czyny homoseksualne moralnie nieuporządkowanymi, ale jednocześnie mówi o szacunku, o delikatności w odnoszeniu się do osób nieheteronormatywnych. Tymczasem właśnie w sytuacji, w której, no tak jak u nas na Lubelszczyźnie, tyle gmin ogłosiło się jako wolne od ideologii LGBT, żaden proboszcz ani żaden biskup przeciwko temu nie protestował. Więc tu rzeczywiście także nauczanie Kościoła, głos Kościoła po prostu odszedł od uniwersalizmu chrześcijańskiego. I to jest właśnie no, ta wizja, że nasz mesjanizm ma prezentować coś, co jest strasznie wybaczone z punktu widzenia chrześcijańskiego. To jest naprawdę proces rozkładu chrześcijaństwa rękami czy głosami polityków i duszpasterzy. I to jest naprawdę sytuacja, jakiej chyba no, od lat 30., kiedy antysemityzm głęboko się wpisał w politykę endecką, ale był także obecny na wielu ambonach, czy wielu publikacjach chrześcijańskich. Dzisiaj oczywiście to nie są te same sprawy, co ówczesny antysemityzm i dzisiejsza postawa dyskryminacji LGBT, ale jest pewna płaszczyzna wspólna, mianowicie płaszczyzna dyskryminacyjna. Chrześcijaństwo nie może się wpisywać w żaden sposób w dyskryminację kogokolwiek, więc tu jest naprawdę wielki problem, że z jednej strony my się puszymy, że niesiemy chrześcijaństwo światu, no ale to świat patrzy na to albo z kpiną, albo z wielkim przerażeniem, jakie to chrześcijaństwo. Przyznam, że to, co powiedziałeś, prowadzi do kolejnego pytania. Mianowicie chrześcijaństwo do tego mówimy o nauce, o uniwersytecie. Aha. O uniwersytecie jako miejscu krytycznego namysłu, a jednocześnie przestrzeni wolności. I tak jak tutaj z czterech osób odzywających się, trzy są tak czy inaczej związane lub były związane z katolickim uniwersytetem lub z katolickim uniwersytetem lubelskim. Gdzie jest nasz uniwersytet wobec wyzwań Kościoła i problemów Kościoła i wyzwań nauki? Co my mamy robić? Gdzie jesteśmy i co my mamy robić? Rewolucję mamy robić, no. Jeżeli nie wiem, co robić, to robić rewolucję. I Munier mówi o rewolucji personalistycznej, prawda? Paradoksalnej rewolucji, bo rewolucja się kojarzy zawsze z destrukcją. Tak, historia tam nas tego uczy, ale tam o co innego chodziło, prawda? Tak, a munierowska rewolucja to ona była jednocześnie antyindywidualistyczna, i ruchy rewolucyjne, czy to komunistyczne, czy także nazistowski, faszyzm, to były ruchy, które były jakąś odpowiedzią na indywidualizm, więc szukano wspólnoty. A Munier mówi, że wspólnota może nas tak bardzo wchłonąć, że trzeba jednak bronić właśnie osoby, jej indywidualności, jej kruchości. I myślę, że pośrednio to jest właśnie odpowiedź, co ma KUL dzisiaj robić? Bronić człowieka i jego kruchości. Nie dać się zdominować tym wielkim projektom ideologicznym, politycznym. Właściwie ja patrzę na KUL coraz bardziej jako na takich trzech periodach.
sprzed wojny mamy bardzo w dwudziestoleciu powiedziałbym, że na kulu się ściera było wszystko. Byli endecy typu rektora księdza Kruszyńskiego, stojącej z tyłu za mną encyklopedii katolickiej, nie wspomina się ani słowa mojego naprawdę wrednych publikacjach antysemickich. Ale na kulu było obecne także odrodzenie. I to była jakaś, powiedziałbym, że miejsce, gdzie się ścierały różne prądy w dwudziestoleciu. Po wojnie sytuacja stała się, oczywiście ja mówię w uproszczeniu, ale właśnie to, że Kul przetrwał w opozycji do państwa totalitarnego, oczywiście, że był jakoś koncepcjonowany, pozwoliło to przede wszystkim na ukształtowanie odrębności humanistyki chrześcijańskiej. I w tej chwili obawiam się właśnie, dokąd idzie Kul. Nie da się ani powtórzyć, bo są już inne realia i wyzwania doświadczeń z międzywojnia, ani z epoki pokomunistycznej. Czasem, no jako filozofowie chełpiliśmy się, jak przyszedłem na filozofię w 83 roku, to słyszałem taki slogan i sam go powtarzałem, że od Berlina do Seulu filozofia jest na kulu. Faktograficznie to nie jest prawdą, ale pod pewnym względem tak było. Ale właśnie dzisiaj sądzę, że Panie Ewo, to racja, trzeba robić rewolucję, ale rewolucję bez przemocy. Powiedziałbym, że rewolucję organiczną, czyli mówiąc słowami piosenki, trzeba robić swoje, no ale oczywiście myślę, że nie możemy pozostawać tylko w zaciszu gabinetu. Sądzę, że jest nam naprawdę potrzebna jakaś większa debata na temat przyszłości, przepraszam, teraźniejszości i przyszłości kulu. No w czasach pandemicznych trudno nawet się spotkać, ale myślę, że tego typu debata jest potrzebna, bo jest to moment bardzo poważnego kryzysu, który się wpisuje w kryzys kulturowo-polityczny, bo ja go nie ujmuję tylko jako kryzysu politycznego, ale kulturowo-polityczny w Polsce. W kryzys Kościoła, który ma swoje źródła nie tylko kulturowe, ale obyczajowe po prostu. No, Kościół przestał być wiarygodny. No i jak kiedyś mówiono, że były różne dominanty, że za pewnego rektora kul był katolicki, za innego był uniwersytetem, za innego był lubelskim, później był uniwersytetem Jana Pawła II. Obawiam się, że dzisiaj jest już coraz mniej, albo w ogóle już nie jest ani katolicki, ani uniwersytet, ani lubelski, ani nie ma związku z Janem Pawłem II. Jeśli mogę w tym wątku jedno pytanie sformułować. Tak. Tak, słucham Państwa z wielkim zainteresowaniem i z uwagą i tak zastanawiam się a propos tej rewolucji właściwie, kto miałby robić tę rewolucję na kulu i w jaki sposób, tak? I dlaczego o to pytam, bo też jestem po lekturze więzi wywiadu redaktora Nosowskiego z rektorem kulu i że tak powiem, nie widzę żadnej chęci rozmowy, wręcz przeciwnie, tak? Mhm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dominującymi nie tyle może postaciami, co osobami, które, że tak powiem, formują pewne narracje, które są dominujące, tak? Z jednej strony jest to na przykład profesor Ryba, z drugiej strony jest to ksiądz profesor Gus, prawda? I jego wygłaszane przedziwne antysemickie treści, prawda? I one są uznawane za równoprawny dyskurs naukowy, tak? I tutaj nie ma żadnej reakcji na przykład ze strony i władz kulu, ale też i wielu profesorów chociażby, prawda? Tak samo. Właściwie ksiądz profesor jest jedną z nielicznych osób, która próbuje w jakikolwiek sposób jakoś wpływać na tę sytuację. I takie odnoszę wrażenie, to wiem to, że jest ksiądz z tego tytułu też szykanowany, prawda? W przeciwieństwie na przykład, gdzie, no mówię, mamy księdza Guza, który, że tak powiem, którego nie spotyka nic, tak? Za to, co mówi i jak mówi, prawda? Także tak właśnie zastanawiam się, w jaką stronę to zmierza, tak? I czy faktycznie jest możliwa taka rewolucja, zwłaszcza w sytuacji,
w jakiej znajdujemy się w państwie w tym momencie, tak? Mówimy o polityce jako takiej, mówimy o polityce historycznej, tak? I też o zaangażowaniu Kościoła w tą politykę. To znaczy, sytuacja księdza Guza i moja pod pewnym względem jest podobna, bo zarówno wobec niego prowadzono postępowanie dyscyplinarne, jak i w stosunku do mnie. Co więcej, trzecim takim bohaterem czy antybohaterem jest minister Przemysław Czarnek. Z tym, że proszę zauważyć, że postępowanie w stosunku do ministra Czarnka bardzo szybko umorzono. W przypadku księdza Guza trwało ono 2 lata. No i zakończyło się tak, powiedziałbym, smrodliwym epilogiem, ponieważ trudno sobie, no po prostu wizerunkowo chyba, no trudno sobie wyobrazić gorszy strzał w stopę niż to, że komisja dyscyplinarna stwierdza, tam nawet no, była historyczka wśród nich, no, teolog może o tym nie wiedzieć, filozof może o tym nie wiedzieć, no, ale historyk jednak powinien wiedzieć, że nie ma, że kwestia mordów rytualnych ma tyle wyjaśniających opracowań, że twierdzenie, że poglądy księdza Guza są częścią jakiejś debaty i że to jest no, jedno ze stanowisk naukowej, prawda? Debaty naukowej, po prostu no, to jest taka sytuacja, w której ignoranta oceniają ignoranci, więc już uniwersytet, który powinien być kuźnią kompetencji, bardziej się nie może skompromitować. No, sprawy trzeba nazwać po imieniu, jeżeli mówi o mordach rytualnych. No, przyznajemy sobie z tego, wiemy o tym, że jest to najbardziej chyba złośliwe, wredne i zgubne oszczerstwo, jak rzucono tak, przeciwko Żydom w średniowieczu. Nie pochodzi ono z Polski, ale no niestety dzisiaj profesor uniwersytecki, który mówi o tych sprawach, tak, jest, no, no to jest to kompromitacja absolutna, o tym trzeba głośno mówić cały czas. Natomiast chwilę będziemy obchodzić 75. rocznicę, mianowicie pogromu kieleckiego i trzeba jednak pamiętać, że oczywiście ja od strony nie jestem historykiem, ale kilka książek na ten temat czytałem, zwłaszcza bardzo sobie cenię książkę Bożeny Szajnoch. Nie da się zaprzeczyć, że tam była prowokacja NKWD i UB, ale ona padła na grunt. Po prostu to, że plotka o tym, że porwano polskiego chłopca, że Żydzi porwali polskiego chłopca na mace, no wyzwoliło to, co najgorsze mogło się stać. Po prostu sceny opisu relacji związanych z pogromem kieleckim pokazują, jak niebezpieczne są tego typu właśnie przekazy. Znaczy, proszę Państwa, jeszcze dokończę to tutaj ten wątek. No, my jesteśmy nauczycielami akademickimi i działajmy w tej przestrzeni. Mhm. Ja na tą rocznicę z całą pewnością razem ze studentami obejrzę film Łodzińskiego, Świadkowie. Tak. Wypowiadają się tam zwykli ludzie i moim zdaniem od takich głosów trzeba zacząć. Jest tam bardzo ważna notka redakcyjna, pada tam bardzo ważne dla mnie zdanie, bardzo mądre. Naród, który, każdy naród ma ciemne strony swojej historii, naród, który nie ukrywa tych stron, jest poza podejrzeniami. Jeżeli mogłaby być w ogóle mowa o jakiejkolwiek strategii polityki historycznej, to ja bym tutaj postawiła takie motto normalnej, zwykłej, dobrej strategii polityki historycznej. Być poza podejrzeniami, nie ukrywać ciemnych stron, po prostu powiedzieć jak było no, i dlaczego tak było, to już jest sprawa naukowców. Jeszcze, ponieważ już kończąc, ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie dodam, bo to wszystko przygnębiające są te wątki, które poruszamy. Natomiast ja chcę zacytować jedno zdanie z Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku. No, pojęcie nadziei w tej książce też się pojawia i myślę, że jeszcze tu wrócimy. Rozpacz, która nieustannie nas ogarnia, jest utratą wiary w to, że warto o cokolwiek walczyć. Cały czas warto walczyć no, o pewne wartości, o których, no, wokół których cały czas tu krążymy. Prawdę przede wszystkim. Ja chciałem
wrzucić jeszcze jeden wątek, mianowicie przy okazji księdza Guza i całej tej sprawy z ewidentnym kłamstwem, jakim jest podnoszenie jakoby toczącej się dyskusji wokół mordów rytualnych, to dla mnie przerażające w sumie jako dla człowieka nauki jest to, że całość została opakowana w takie pudełko pod tytułem wolność nauki. Dla mnie ta przewrotność, kiedy to jest przewrotność, perfidia i przewrotność. Tak. Kłamstwo i podłość można sprzedawać jako obrona wolności nauki, jest to wepchnięcie nas, naukowców, na pole minowe i uniwersytetu, na pole minowe, na którym nie można przeżyć, jeżeli chce się być dalej człowiekiem nauki. Równie dobrze możemy twierdzić, że są wszak głosy, iż świat został stworzony w 6 dni i można w związku z tym tego uczyć, a nawet należy. Można twierdzić, że Ziemia jest płaska, bo są przecież takie przekonania i takie głosy. Płaskoziemcy, tak, są między nami. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak rozumiana wolność słowa ma być wprowadzona na uniwersytet i traktowana jako równoprawna z poważnymi badaniami naukowymi, to gdzie my jesteśmy? No ale Rafale, przepraszam, jesteś pracownikiem uniwersytetu, to do siebie też musisz to pytanie kierować. Powiedziałem, gdzie my jesteśmy, a nie gdzie oni są. Ja się chętnie jako absolwentka w debatę o kulu włączę, bo to trzeba zrobić, tak mi się wydaje. Jeżeli mogę, przypomnę, jak u mnie się zaczynało w ogóle, bo ja skończyłam filozofię na KUL, filozofię teoretyczną. Ja pamiętam gdy pani była studentką, dobrze zapowiadającą się. Fajnie, to było dla mnie bardzo dobre doświadczenie, bo jeszcze tutaj były osoby, które, jedne już odeszli, prawda, wielu już odeszło, inni zmienili placówkę, tak jak profesor Judycki, u którego zresztą pisałam magisterium. Natomiast pierwsza rzecz, która mi się nie podobała, ale mimo wszystko byłam uparta i postanowiłam zostać, czyli żądanie świadectwa chrztu. Od razu to jest wykluczanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy zobaczyłam indeks, i jest to ta maksyma Deo et patriae, prawda? To ja wzięłam długopis i dopisałam homini Deo et patriae. Nikt nigdy mi nie zwrócił uwagi, chociaż wszyscy to widzieli na egzaminach, kto sprawdzał, rektor Szostek, bo wtedy też widział to. Oczywiście nikt nie zwrócił uwagi, ale powiedzmy, to był mój taki mały, oddolny bunt. Nie podoba mi się takie ujęcie rzeczywistości. Najpierw jest człowiek. Nie wiem, jak ksiądz profesor by to zdiagnozował, czy to jest taki domorosły personalizm, ale wydaje mi się, że są jakieś intuicje personalistyczne. Nie miałam wtedy pojęcia o istnieniu personalizmu oczywiście w ogóle. Ale wie pani, cokolwiek uznałam łaciny i tyle. Najciekawszy personalizm była w latach 80. we Francji, taka debata na temat personalizmu. Paul Ricoeur napisał świetny tekst pod tytułem Meurt le personalisme, revient la personne. Personalizm umarł, ale żyje osoba. Żyje osoba, tak. Ta osoba. I to jest, powiedziałbym, sedno personalizmu. Pewnie. I moim zdaniem to jest trop dzisiaj dla kulu. No i myślę, że rzeczywiście to ta intuicja studentki dopisującej homi przy haśle kulum jest godna podziwu, także gratuluję. Dobra, a czy zdamy egzamin z antropologii? Dobra, dziękuję bardzo. No to fajnie, dobrze. Dobra, a czy jakby w tej sytuacji, jaką mamy,
Umówiliśmy się, jak rozumiem, na zorganizowanie jakiejś fajnej debaty o kulu. Mam nadzieję, że się uda zorganizować na kulu. Może to byłby jakiś... Byłoby najlepiej. No pewnie, że byłoby najlepiej. Tak jak mówię, chciałabym na tę ucztę być zaproszona również, prawda? Jaka być może nawet jako... Się cieszyła. Być może nawet jako ważny głos, prawda? Jako rozmówca. Ale ja jestem historykiem i przyznam, że to w takiej roli tu występuje i się nim po prostu czuję. Ja się tak zastanawiam, również słuchając tej rozmowy i w niej uczestnicząc, czy dzisiaj jest w ogóle możliwa w tej atmosferze dyskusja o kulu, okej, ale dlaczego tylko dyskusja? Czy jest możliwe stworzenie, napisanie, czy to biografii Jana Pawła II, czy to biografii Wyszyńskiego, które nie byłyby hagiografiami, czy możliwe jest napisanie historii Kościoła w Polsce w wieku XX i XXI w innym ujęciu niż hagiograficzne lub jakby z pozycji atakujących i z pozycji jakby skreślających z góry, prawda? I to jest pytanie, myślę, do nas wszystkich. Mhm. Nie tylko i wyłącznie do naszego głównego gościa. Jak to widzicie? To ja. Ale główny gość niech zacznę. Tak, gość ma, to znaczy gość, czyli ja. Gość i bohater. O mój Boże, rzadko siebie widzę na pomniku, straszna wizja. Ale właśnie, bohater dyskusji. No myślę, że hagiografia i atak mają coś wspólnego, choć wydają się ujęciami przeciwstawnymi. Mają to do siebie, że nie tylko, że skrajności zazwyczaj się łączą gdzieś tam, ale ujmują historię w jednym aspekcie, czy to aspekcie chwały, czy też no, w aspekcie potępienia. Czy jest możliwa biografia Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego? Myślę, że jest możliwa. Tylko pytanie, które adresuję do historyków, kto ją napisze, kto jest tak przygotowany i myślę, że takie biografie na pewno byłyby chętnie czytane. Ale ja mam też pewne obawy, czy historię Kościoła w Polsce należy pisać tylko jako historię wielkich postaci, bo że Jan Paweł II i kardynał Wyszyński, niedługo beatyfikowany, byli wielkimi, wybitnymi postaciami, że oczywiście nie da się zrozumieć historii ani Polski, ani historii Kościoła powszechnego w związku z Janem Pawłem II bez biografii tych dwóch ludzi. To dla mnie jest oczywiste, ale mam dwa typy ludzi, których biografię chciałbym przeczytać. No. Którzy myślę, że mianowicie są już różne opracowania biograficzne, biografie. Chciałbym właśnie, żeby ta biografistyka była uzupełniona o biografię księdza Jana Ziei i księdza Franciszka Blachnickiego. Myślę, że to bardziej by nam pomogło zrozumieć Kościół jako takim nie tylko tych, którzy byli no, wielkimi, wybitnymi biskupami. No, Jan Paweł II był pierwszym papieżem, być może już do końca świata nie będzie polskiego papieża. Tego nie wiem, no, ale jak Kościół Polski będzie się tak sprawował, jak się sprawuje po Janie Pawle II, to nic Kościołowi światu nie będzie miał do powiedzenia, więc tym samym duchowni polscy sami się skreślają z kandydatów. Mówię o długiej, długiej przyszłości.
bo jednak Karol Wojtyła dlatego został papieżem, że on był człowiekiem o uniwersalnych horyzontach, a jednocześnie on wyrastał z polskości. Tak samo jego wizja polskości, to jest bardziej wizją polskości jagiellońskiej, aniżeli piastowskiej. Nie wypada siebie cytować, ale kiedyś w Więzi napisałem taki esej piastowski, wyszyński, jagielloński, Wojtyła. Ale myślę, że to jest oczywiście trochę takie modelowe uproszczenie. Ale więc myślę, że takie biografie są możliwe i więcej bym powiedział, że należałoby pisać także biografie innych ludzi, ale też biografie pewnych antytypów. Dlaczego nie ma biografii księdza Trzeciaka? Trzeba by naprawdę podjąć trud zrozumienia, bo to był człowiek, który rzeczywiście tak głęboko rozsiewał jad antysemicki, tak jak potrzebna jest biografia ojca Rydzyka. Naprawdę, czy biografia kardynała Gulbinowicza. Nie piszmy tylko biografii bohaterów. Po prostu myślę, że no tak jak przeszliśmy przez debatę jedwabieńską, potrzebna jest nam też debata na temat Gulbinowicza, ponieważ duża część biskupów to byli jego wychowankowie, zdeprawowani zanim jeszcze zostali biskupami. Ja nie mówię, że to jest jedyne zło kryzysu w Kościele, ale to jest naprawdę temat na biografię i wcale nie budującą. W związku z tym myślę, że jest tak wiele do zrobienia i do napisania i do zbadania, że jestem naprawdę tutaj optymistą. Nie chodzi o to, żeby atakować czy też no, hagiograficznie uwznioślać, no ale poznać tę bardzo złożoną prawdę o przeszłości Kościoła, no i tym samym także Polski, w której tu zgadzam się z Adamem Michnikiem. Kościół był, jest i będzie. Na Michnika strasznie młoda lewica za to napada. To jest kolejny problem i pewnie temat na szereg innych jeszcze debat, no ale jestem przekonany, że Kościół w Polsce zawsze będzie rzeczywistością i religijną, i społeczną, tylko no musi zmierzyć się z tą naprawdę wielowątkową i wcale nie w kolorach czarno-białych prawdą o sobie. Ewo, jak ty na to? Kościół w Polsce, mówimy o samym Kościele w Polsce. No, na pewno to musiałby być projekt wielodyscyplinarny według mnie, wielodziedzinowy, wielodyscyplinarny. Ksiądz profesor tutaj mówi o biografiach, prawda? I to biografiach hierarchii, hierarchów. To ja bym zaczęła oddolnie. Ludzi Kościoła. Ludzi Kościoła, ale hierarchów. I to jest pewien model historyczny oczywiście. To jest pewien model historiograficzny. Wybitne jednostki, ludzie. No, ten model, na przykład Karol Modzelewski nazywał magistra vitae. Wielkie postacie i wielkie problemy w związku z tym, tak? Do których się te postacie przyczyniały także. Natomiast ja bym zaczęła odwrotnie, czy ja bym tutaj też uwydatniła taki wątek podejścia z jednej strony niekonwencjonalnego, a z drugiej strony właściwie historii czy dyskursu oddolnego. Zacząć od historii świadków, czyli historii mówionej. To jest raz. Public history. To, co wiąże się z Kościołem, czy ogólnie kulturą chrześcijańską, czy kulturą katolicką w przestrzeni publicznej, a Europa to jest jak najbardziej i Polska oczywiście też, ta przestrzeń, w której co chwila odnajdujemy obiekty, elementy tej kultury. Rzecz trzecia, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o same badania naukowe, to musiałby być projekt wielodyscyplinarny, w którym wchodziłaby i historia polityczna, ale też antropologia historyczna, historia społeczna, mikrohistoria. To też oczywiście wyznaczałoby
poniekąd i tematykę tego typu wątków. Natomiast same postacie, które wymieniłeś, Rafał, no te wiadomo, najważniejsze, tak? Czyli papież Wojtyła, Jan Paweł II i kardynał Wyszyński. Tobie się pewnie nie będzie podobało, to ty jesteś takim trochę ortodoksem zdarzeniowym, ale ja bym tutaj położyła nacisk na historię w anegdocie. Tak, żeby ludzie to czytali po prostu. I pierwszą rzeczą, jaką mam tutaj pod ręką, to jest abecadło Kisiela. I przypomnę pod hasłem kardynał Karol Wojtyła, co następuje. Znałem go jeszcze jako młodego księdza, zawsze przychodził do tygodnika. Przysyłał artykuły, przysyłał wiersze, które Turowicz nie zawsze drukował. I był bardzo miły, bardzo zdolny, przy tym miał umiejętność słuchania. To jest rzadka rzecz. Potrafił słuchać, mało mówił, robił notatki i tak działał zapładniająco, że wszyscy mówili. No i awansował. Ja mam teorię, że on został papieżem mianowany przez Kliszkę. No... Tak, członek KC, PZPR, prawda, przy Krzana Minencja przy Gomułce, to wiadomo. Mianowicie zdarzyła się taka historia, jak on jeszcze był biskupem pomocniczym w Krakowie, partia chciała zabrać gmach seminarium na Wolskiej. I Wojtyła w cywilu, tylko w koloradce, poszedł do sekretarza partii Motyki prosić, żeby tego nie robił, bo to jest zabytkowy gmach, że tam zawsze było seminarium. Był to pierwszy wypadek, że biskup poszedł do sekretarza partii. Motyka zadzwonił do Warszawy, Kliszko się zachwycił, powiedział, oczywiście oddać to seminarium. I potem, kiedy były kandydatury na metropolię krakowską, to było zdaje się 7 kandydatur i Wojtyła nie był na pierwszym miejscu, a Kliszko go wyszukał i powiedział, partia popiera tego. Więc właściwie zawdzięcza mu tę nominację, tak? Był szalenie skromny już jak był arcybiskupem i kardynałem. Urządzał sympozja w pałacu, prosił, żeby go informować, żeby mu opowiedzieć o literaturze, o tym, o owym. A w ogóle uroczy człowiek. Nie wiem, jak on sobie daje radę w tym Rzymie, bo w Krakowie nigdy sam nie jadał, tylko chodził na proszone obiady do znajomych, na kolacje. Towarzyski, no a w Rzymie gorzej. Bardzo wybitna postać. Żałuję go czasem, że tam się męczy okropnie z tą pracą w Watykanie, bo to jest poważny człowiek i poważnie traktuje to papiestwo. No tego typu, to jest historia w anegdocie, prawda? A można dodać jeszcze inną anegdotę z Watykanu, jedną tylko. Przyjechała Maria Fołtyn, przyjmowana przez papieża i wręcza mu partyturę Strasznego Dworu. Mówi, Ojcze Święty, tu partytura Strasznego Dworu. A Wojtyła, Jan Paweł II spojrzał na nią, cóż mi pani Marysia tu daje, Straszny Dwór, to ja mam tutaj. Znaczy, ja doskonale pamiętam ten wpis Kisiela, ten kawałek Kisiela i kiedy myślę o pisaniu nie na kolanach, nie w pozycji klęczącej, to mi podejście Kisiela się bardzo podoba. Oczywiście on nie jest historykiem, choć to jest źródło. Jest świadkiem historii. No, od tego się zaczyna historia mówiona, ale ja się upieram przy tym. Ja uważam, ja uważam, że tego typu źródła mogły być fantastycznie wykorzystane przez dobrego autora, ale w tym uwznioślonym i odczłowieczonym języku który zawładnął przestrzenią publiczną wokół tak Wyszyńskiego, jak Wojtyły. No, sama użyłaś słowa anegdota. To jest traktowane jak anegdota, jako żarcik, a nie jak coś, co miało rzeczywiście miejsce. A to nie jest anegdota. Znaczy w tym sensie, wiesz, to jest anegdota w takim sensie starym, jeszcze znanym w starożytności, od historiografii rzymskiej, to chodzi o żywoty i tym podobne, prawda? No, w historii w anegdocie tak, to właściwie się odnosi do tego typu dyskursu, powiedzmy. Nie jest to historia w takim nurcie politycznym, nie jest to historia w nurcie zdarzeniowym, prawda? To jest zdarzeniowe i polityczne. Sposób podejmowania decyzji
dotyczące, tam jest oczywiście mnóstwo tego, co nazywasz historią polityczną. Oczywiście, tylko chodzi o sposób przekazu. Polityczny. Tak, natomiast jest to po prostu podane z jednej strony dość lekko, a z drugiej z po prostu z zębem. Kisiel nie chciał być kolejnym klakierem i bardzo dobrze. Jakby historyk nie może być klakierem. Ale proszę zobaczyć, jak on w sposób znakomity ma to znakomite, ogólniejsze spojrzenie, prawda? Ile tu wątków jest zawartych w tej króciutkiej notce w gruncie rzeczy. Jest też notka o Wyszyńskim oczywiście. Ja bym powiedziała, bo ponieważ o Wyszyńskim jest, podobnie jak o Wojtyle, jest w książce tutaj księdza Wierzbickiego i redaktora Kleczki. Natomiast na przykład nie ma, co mnie zdziwiło i dlaczego, nie ma wątku przy Wyszyńskim listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Ja wiem, że autorem jest arcybiskup Kominek, ale przecież Wyszyński jest jednym z inicjatorów. To się działo, księże profesorze, tak, w czasie Soboru Watykańskiego II. Czego nie poruszyliście w ogóle tej sprawy, bo moim zdaniem to jest jedna z najważniejszych spraw w czasie prymasostwa, tak mi się wydaje, Wyszyńskiego. To z jednej strony, a z drugiej strony. No, nie wiem, jak jest w tej nowej biografii wieloautorskiej, między innymi doktora Łatki, jaki ona ma charakter, ta biografia? Ipenowska, też nie znam jej, ale na przykład, czy bo o tym się nie pisze raczej w przypadku, czy się stara się o tym nie wspominać, o tego typu epizodach w przypadku Wyszyńskiego, że na przykład popierał kolektywizację, prawda? Że w czasie strajków 1980 roku miał kazanie, którym mówił robotnikom, wracajcie do roboty, tak, czy do pracy i tak dalej. O tym się nie pisze. Nie wiem, czy jest w tej biografii nowej Wyszyńskiego, ale o tym trzeba pisać, bo postać złożona. To był polityk również oczywiście, prawda? Mogę opowiedzieć anegdotę. Za to kazanie, czy za moją recenzję, czy opinię o tym kazaniu, dostałem jedyną dwójkę, jaką otrzymałem w trakcie moich studiów w seminarium. Mianowicie wtedy byłem na 5. roku, zaczynają się wykłady z katolickiej nauki społecznej. Wykład prowadził ksiądz Franciszek Mazurek, który, co tu dużo mówić, był jednym ze współpracowników ówczesnej władzy i strasznym wrogiem Solidarności. Pierwszy wykład z katolickiej nauki społecznej w październiku tegoż roku zaczął od tego, że tak nas indoktrynował w seminarium, zaczął od tego, że tu po prostu próbuje się rozwalić całe dziedzictwo Polski Ludowej, jak Polska Ludowa sprzyjała katolickiej nauce społecznej, jakaś Solidarność się pojawiła i mówi, że na tym pierwszym wykładzie, że prymas Wyszyński był przeciwny, nie jest przeciwny Solidarności. Ja podniosłem rękę i mówię, ależ księże profesorze, zda się, że ksiądz prymas już po tym kazaniu się wypowiedział i ma inne stanowisko. On nabrał wody w usta, po czym przyszło do egzaminu, no i mnie przeegzaminował z prymasa Wyszyńskiego. Ja powtórzyłem to samo, co powiedziałem na tym pierwszym wykładzie. Otrzymałem ocenę niedostateczną, co przynosi mi zaszczyt, bo mam do dzisiaj taki indeks, tylko rzadko komu mogę wytłumaczyć, za co ta dwuja, za to, że po prostu starłem się z profesorem, który był ogromnym ideologiem i demonizował Solidarność, manipulując Wyszyńskim. Także kiedy tutaj państwo przypominają tę historię, to ja sam się czuję jako świadek tejże historii i tego kazania, które zdaje się, że pod wpływem strachu, bo z tego, co ja później czytałem, to przeddzień tego kazania na Jasnej Górze 26 sierpnia 80 roku, już nie pamiętam, z kim rozmawiał, w każdym razie prymas uważał, że jest to racja stanu, no ale szybko jednak się bardzo włączył w Solidarność
i ten moment, te ostatnie miesiące życia Wyszyńskiego, bo on przecież zmarł przed stanem wojennym w maju 81 roku, no to był czas, kiedy on rzeczywiście żył jakąś taką, właśnie mieliśmy mówić o nadziei, żył nadzieją, żył... Ach, ja się w ogóle dzisiaj rozgaduję, państwo pewnie nie wiedzą, a to ja się tym pochwalę, że mój pierwszy tekst, który opublikowałem, to była relacja z pogrzebu prymasa Wyszyńskiego. Opublikowałem go w biuletynie Solidarności Rolników Indywidualnych. Solidarność Rolników Indywidualnych powstała i miała dużo ciekawszy biuletyn niż ta Solidarność Pracownicza. Te dwa biuletyny rywalizowały, a redagowała go Dana Winiarska, późniejsza Dana Kuroniowa. Ja jej to zaniosłem, ona mnie później w ogóle wciągnęła do pisania, do tego pisemka, ale to był pierwszy mój publiczny tekst. I jak go kończę? Że, no pewną taką analogią biblijną, ale ta moja intuicja, ja do dzisiaj jestem jej gotów bronić, że umarł prymas, który chciał zobaczyć wielką, wyzwoloną Polskę i tak jak Mojżesz widzi ją z daleka, nie przekroczył Jordanu. Tak zacząłem moją działalność publicystyczną w maju 81 roku. Ale wrócę jeszcze do tego 65 roku. Tak. Orędzie biskupów polskich do niemieckich, prawda? To był kontekst soborowy, ale no właśnie nie mówiliście państwo, panowie o tym w książce. To mnie zaskoczyło, no bo przy Wyszyńskim nie powiedzieć o tym wydarzeniu. Czemu? Czy to po prostu tak wyszło? Czy... No myślę, że tak wyszło, albo może tak nie wyszło. Tak nie wyszło, tak. 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 Bo jednak w historii Kościoła Polskiego, w XX wieku jest to jedno z kluczowych zdarzeń, mi się wydaje. Tak, tak. Tylko bardzo że... ważnych zdarzeń. Bo tu wchodzi kontekst... Ja rozumiem tutaj pani wrażliwość jako historyka i historyk chce drążyć. Natomiast ta nasza książka była raczej bardziej o współczesności, a historia jest tylko tłem. No i stąd owszem, no, trudno nie mówić o Wyszyńskim w tym tle, ale myśmy się tak bardzo nie zagłębiali ani Wyszyńskiego, ani Wojtyłę. Ale chodzi mi o polski kościół. Tak, tak, ale ja w kontekście tego zdarzenia także. Ja nie mogę przyjmować postawy obronnej. No po prostu, no nie mówiliście. Okej, okay, nie mówiliście to. Wybaczamy tak. I prosimy o wybaczenie. Tak. Ta formuła jest tutaj kluczowa. Ja nie jestem historykiem Kościoła, ale to oczywiście z tego, co pamiętam z lektur, to jednak Kominek był tutaj człowiekiem, był motorem. On napisał, tak. On napisał autorem tego. I Wyszyński po prostu nie powiedział nie, czyli powiedział, no dobrze. No podpisał też. Podpisał, jasne. Natomiast... Później się bardzo w to angażował i utożsamiał, bo jego zaczęto atakować za to, więc dokładnie w tym momencie on się poczuł autorem. Tak, no w momencie, w którym... Wziął na siebie po prostu ten ciężar agresji, z jaką się Kościół spotkał wtedy. Właśnie za to zdanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dla mnie ono jest... Przepraszam, Rafale, bo jeszcze powiedziała o jednym, bo też w książce tutaj Bóg nie wyklucza, jest ten temat, jest ten wątek sprawiedliwość i miłosierdzie. Ja poruszę te słowa, które no są takie no wysublimowane, prawda, tutaj dzisiaj można byłoby właściwie miłosierdzie, nawet w kontekście tego listu, bo moim zdaniem to jest kluczowe w tym liście, w tym orędziu. Można by było w jakiś sposób wymiennie może traktować takim słowem angielskim compassion, współodczuwanie poniekąd. Ale no właśnie, w jaki sposób dzisiaj przedstawiać z perspektywy i personalizmu, i chrześcijaństwa, i to jest to pytanie, które tak w zasadzie chciałabym zadać księdzu, światu, tak? Polsce, Polakom, światu. Czy i personalizm, chrześcijaństwo w odniesieniu do tych dwóch kategorii,
można by było w jakiś sposób dzisiaj atrakcyjnie, tak to powiem, przedstawiać ludziom, tak, światu. I co, ja mam mieć na to odpowiedź. Spróbować się tak, jakoś zreflektować. Ja myślę, że mogę dorzucić tutaj coś. Tak, dorzuć Rafale, a ja tylko jedną rzecz, taką powiedziałbym, że refleksję na pewnym ogólniejszym poziomie, że pewnych rzeczy właśnie takich jak właśnie związanych z wartościami, ze sferą wartości, nie da się przekazać słowami. Po prostu, no, to jest trochę tak jak z dialogów sokratejskich, dla mnie najbardziej ciekawy jest dialog o pobożności. Krótko go streszczę. Kogoś tam spotyka Sokrates, gdy idzie jako oskarżony, a kapłana ateńskiego, który idzie wnieść skargę na swojego ojca, o co go będzie skarżył? O bezbożność. A kto ty wiesz, co to jest pobożność? No i padają cztery definicje pobożności. Sokrates każdą z nich rozbraja i mówi, że to nie to. Ale w końcu jak zamykamy czytanie Eutyfrona, to mamy wrażenie, żeśmy się zetknęli z człowiekiem pobożnym, a jest nim sam Sokrates. I to był geniusz Platona, że tak to napisał. I również myślę, że o miłosierdziu no można 100 książek napisać, ale jak się nie spotka człowieka, który praktykuje miłosierdzie, to właściwie nie wiemy, czym jest miłosierdzie. Ja tutaj pociągnę, dla mnie to przebaczamy i prosimy o przebaczenie, to jest postawa osoby, która umie odczuwać wstyd i się nie wstydzi własnego wstydu i potrafi go przerobić. W tym sensie to hasło, to sformułowanie do biskupów polskich, do biskupów niemieckich jest głęboko przeciwko temu wszystkiemu, co się dzisiaj nazywa pedagogiką dumy. Przeciwko pedagogice wstydu. I właśnie w tym kontekście, w tej kontekście pedagogiki dumy, jak dzisiaj pracuje personalizm? No tak, że ja myślę, że te dwa doświadczenia, i duma, i wstyd, one się dopełniają, one się nie wykluczają, dlatego że są rzeczy, z których no, każdy z nas jest dumny, każdy naród też ma swoje powody do dumy, ma swoje osiągnięcia, więc dla mnie właśnie kłopotliwe jest przeciwstawianie i próba właśnie zatarcia, że są rzeczy, które są wstydliwe. I to się wiąże z jakimś takim, no powiedziałbym, że mówiąc językiem psychologii społecznej, narcyzmem, fałszywym samouwielbieniem siebie, więc wtedy już nie mamy do czynienia z autentyczną dumą, bo dopóki duma i wstyd mogą współistnieć, bo czego innego się powinienem wstydzić, a z czego innego powinienem być dumny. I rzeczywiście no bez wstydu po prostu nie ma dojrzałości, bo nie ma po prostu przekraczania siebie. Stąd to, że nam wmówiono, że mamy wstawać z kolan, no to jest jakieś, powiedziałbym, ogromne uwodzenie i pychanie nas w niedojrzałość. Może także stąd moje ostatnio częste powroty do Gombrowicza, który lubił demaskować niedojrzałość, ale on wcale nie chciał człowieka trzymać w pozycji niedojrzałości. Znaczy on lubił demaskować upupianie, prawda? Robianie gęby i tym podobne. Tak. Zgadza się. Właśnie... Tak zwana pedagogika dumy to jest rodzaj upupiania. No można by to ująć też. No. Y...
Chciałam się zapytać jeszcze o jedną, o dwie rzeczy istotne. Raz tutaj też myśląc o tym, co panowie mówili, ksiądz profesor, zwłaszcza o kościele, no wiadomo, słowo kryzys i tym podobne, prawda? O felieton czy o artykuł Sebastiana Dudy, Więzi, w którym jest postulat nowego soboru trydenckiego, czyli soboru doktrynalnego. Co ksiądz myśli o takim pomyśle? Lubię Sebastiana, ale tego pomysłu nie rozumiem. To znaczy tak, pewnie tak jak się wczytywałem, to idea jest taka, że po prostu mamy różne stanowiska i w kościele drżej i sobór, bo każdy sobór pojawiał się wtedy, kiedy był kryzys doktrynalny. Tylko teraz pytanie, czy my mamy rzeczywiście do czynienia z kryzysem doktrynalnym? Tak. W to wątpię. Myślę, że no, nie ja na szczęście jestem od tego, żeby decydować o soborze, ale myślę, że tak jak obserwuję, jak znam trochę historię, to sobory się sprawdzały wtedy, kiedy już wykonano wcześniej pracę, kiedy ją wykonali teologowie. I wcale nie jest prawdą, że Sobór Watykański II nie był soborem doktrynalnym. Jan 23 postawił zadanie, że to ma być sobór pastoralny, że chodzi także o uwspółcześnienie katolicyzmu, wtedy było takie hasło aggiornamento, które znaczy tyle co właśnie udzisiejszowienie, uwspółcześnienie i w swoim inauguracyjnym przemówieniu mówił, że to ma być sobór duszpasterski, ale u podstaw jednak była ta nowa teologia, która czerpała, nowa teologia, która była starą teologią, bo rozwinęła się biblistyka i przypomniano sobie, że model Kościoła jest w Ewangelii, że to, co się rozwijało, musi wrócić w jakiś sposób być skonstruowane ze źródłem. Później badania patrystyczne. W zasadzie do końca XIX wieku nie było świadomości, że istnieje jakieś inne chrześcijaństwo niż to rzymskie zachodnie. Później także to, że pojawili się biskupi z innych kontynentów, więc to wszystko jednak sprawiło, że na Soborze Watykańskim II były elementy doktrynalne i stąd myślę, że jeśli będzie kiedyś sobór, to raczej będzie kontynuacją Watykanum Secundum, a nie powrotem do Trydentu. Dlatego, że Trydent, on był właśnie Sobór trydencki, tak jak każdy sobór, myśmy się dzisiaj już myślę, że tyle nauczyli w eklezjologii, że Kościół jest historycznie zmienny, doktryna się nie zmienia, ale się rozwija, przychodzą nowe pytania i sobór trydencki oczywiście musiał uściślić pewne prawdy wiary w stosunku do teologii reformacyjnej, więc w pewnym sensie był, jedni mówią kontrreformacją, moim zdaniem bardziej słusznie jest mówić o reformie katolickiej, więc to także nie był tylko sobór doktrynalny, ale właśnie reformatorski, reformacyjny, więc te dwa pierwiastki i doktryna i reforma Kościoła, one się z sobą zbiegają, także w tym punkcie nie bardzo rozumiem to pragnienie Sebastiana Dudy, aby się pojawił jakiś sobór czysto doktrynalny, bo moim zdaniem takich soborów ani nie było, ani nie będzie. Ksiądz w tej książce uwydatnia jeden wątek, który powinien właśnie nastąpić w pewnej zmianie, wewnętrznej zmianie Kościoła katolickiego, mianowicie wymiar synodalny powinien być wzmocniony. No tak. No proszę powiedzieć o tym właśnie, bo to jest bardzo ważne. No to jest właśnie ta wizja Kościoła, którą od pierwszego dnia swojego pontyfikatu papież Franciszek próbuje zaszczepić.
ale żaden papież nie przestawi kościoła z takiego trochę trybu monarchicznego i kurialnego, centralistycznego na tryb synodalny. To muszą zrobić same kościoły. No i zaczęło się od Niemiec. Dlatego, że tam kościół jest bardzo dojrzały. Wbrew temu, co się nad Wisłą, Odrą i Bugiem twierdzi, w Niemczech jest dojrzały kościół, jest dojrzały laikat i dojrzali biskupi. I sytuacja dojrzała do tego, oczywiście, że to się nie odbywa bez napięć, ale Niemcy weszły, kościół w Niemczech wszedł na drogę synodalną. Moim wielkim marzeniem jest także, aby taka droga w Polsce zaistniała. I z dość dużym entuzjazmem przyjąłem inicjatywę, z którą wystąpił Fryderyk Zoll, Kongresu Katoliczek i Katolików. To jest trochę wzorowane na niemieckiej drodze synodalnej, tylko że tak. Myślę, że pozytywne jest to, że biskupi polscy całkowicie nie odtrącili. Na ostatniej konferencji episkopatu zajmowali się tą sprawą i tam było dużo zastrzeżeń, ale nie zostało powiedziane nie. Więc i teraz ja myślę, że to nie jest tak, że tylko namysł nad strukturami, nad władzą w Kościele jest konieczny. Myślę, że to będzie w Polsce dużo dłuższy proces, ale sądzę, że po prostu nie ma innej odpowiadającej także tej przebudzonej ludzkiej dzisiaj podmiotowości. No, Kościół nie może być kościołem klerykalnym. To jest tylko zaszłość historyczna i raczej garb dla Kościoła, więc jak to się potoczy, tego nie wiem, no ale sądzę, że właśnie bo są dwie rzeczy. To jest kolegialność. Kolegialność odnosi się do sposobu sprawowania władzy przez biskupów, a synodalność to jest zaangażowanie, upodmiotowienie całego kościoła. Znaczy, chodzi przede wszystkim o udział, jednak odpowiedzialność świeckich, prawda? Świeccy tworzą, organizują kościół. Oddać im rolę po prostu, tak? To byłoby coś a rebur, na opak. I ja uważam, że właśnie doceniam to przebudzenie i wytrwałość świeckich, którzy chcą być obecni, chcą decydować o Kościele. Ale z drugiej strony to się nie dokona bez biskupów, bez biskupów, no księży. Dla mnie też ważną rolą jest miejsce księdza w Kościele. Ja uważam, że miejsce księdza takiego jak ja jest bardziej zmarginalizowane niż miejsce świeckiego. Bo to jest właśnie przerost władzy biskupa. Ale to są wszystko tak osobne zagadnienia, że o tym trzeba by rozmawiać naprawdę długo i dlatego i wytrwale, i cierpliwie. I dlatego właśnie ta idea Kongresu Katoliczek i Katolików, ja na początku myślałem, że zdołam się w nią włączyć, ale kiedy zdałem sobie sprawę, jak to jest bardzo angażujące, ja mam szereg innych zaangażowań, pomyślałem, że tam na pół gwizdka nie można być. Ja widzę cienie również tego podejścia, bo jeżeli mówimy o włączeniu laikatu, o pewnej sile oddolnej, teoretycznie to wszystko fajnie gra i mi się to podoba. Natomiast można umiejętnie włączyć ten laikat, włączyć ludzi na zasadzie klerykalno-dewocyjnej. Jeżeli spojrzymy na kościół Radia Maryja, to on się absolutnie opiera na zaangażowaniu laikatu, tylko no, to nie jest model niemiecki. No, ja bym powiedziała jeszcze coś mocniejszego, panowie, a gdzie tutaj w tym wszystkim odnajduje się relacja kościół Ordo Iuris? Chciałoby się powiedzieć złośliwie wręcz, oto mamy przykład niestety polskiego modelu synodalnego, niestety. No to jest dokładnie. No ja bym powiedział antysynodalnego, bo
Tak, ale weszliśmy w taki obszar, który myślę, że nie można go tylko kilkoma stwierdzeniami ogarnąć. I myślę, że Ordo Iuris to jest raczej rodzaj lobbystów katolickich, aniżeli wyraz synodalności, którzy wpływają zarówno na biskupów, jak i na polityków. Tak, to jest ten typ aktywności. Jest jeszcze ważne pojęcie, które, na którym się też zastanawiałam, czytając tę książkę, pojęcie rozeznania. To jest pojęcie wprowadzane przez, no, tutaj w doktrynie czy nauce jezuitów. Chciałam się zapytać właśnie księdza w kontekście i kościoła, i uniwersytetu poniekąd. Z tego względu, że no, zwłaszcza jeżeli chodzi o uniwersytet, ja mam taki przykład książki do rozważenia, także wydaje mi się w odniesieniu do KUL-u, mianowicie książki Bernarda Stieglera, francuskiego filozofa, Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku. No, sama postać jest bardzo nietuzinkowa, jego historia zasługuje na biografię i to też wnikliwą. Natomiast część druga tej książki jest poświęcona uniwersytetowi uwarunkowanemu. Dosłownie tak się, tak autor ją tytułuje. Jest to odniesienie do książki Derrida. Uniwersytet bezwarunkowy, takie jest tłumaczenie polski, sans condition, l'université sans condition, i to dotyczy pewnej koncepcji dekonstrukcji. Uniwersytet musi bezwarunkowo dekonstruować rzeczywistość, to znaczy stawiać krytyczne pytania i tak dalej. Natomiast Stiegler pogłębia to, rzecz jasna, tylko paradoksalnie może to zabrzmi, ale to nie jest paradoks, uwarunkowany uniwersytet może stawiać krytyczne pytania i tak dalej. No właśnie, to pojęcie rozeznania, rozeznanie, Kościół rozeznający, też ta droga niejako nie tyle odrodzenia, ale może wyjścia z tego kryzysu, jak ksiądz na to patrzy, bo poruszaliście panowie też tę sprawę, jest to ważny wątek w ogóle u jezuitów. Jeszcze przy okazji będę miała jedno pytanie w kontekście właśnie tutaj jezuitów. Przypomnę, że redaktor Kleczka jest tutaj założycielem, zdaje się, głównym redaktorem portalu Deon, czyli Deus Online, tak? To jest portal Towarzystwa Jezusowego. Ewo, tak. Natomiast zastanów się nad pytaniami, bo 2 godziny rozmawiamy i myślę, że już nikt nie wytrzyma. Dobrze. Tak. Ja myślę, że dobra. Rzeczywiście chyba nie ma potrzeby już mnożenia wątków, pomimo tej dociekliwości pani profesor Ewy Solskiej, ale króciutko, ja myślę, że rzeczywiście, co to jest rozeznanie? No, skoro stawiamy pytania i myślę, że rozeznanie jest jeszcze czymś więcej niż dekonstrukcja, bo dekonstrukcja próbuje nam sobie uświadomić, tak jak pani zadała nam pytanie, gdzie jesteśmy. No właśnie, trzeba na to odpowiedzieć, rozeznać. Ale rozeznanie jest czymś permanentnym. I myślę, że tu się zderzają dwie rzeczy. To, że chcemy mieć pewniki i pokusa dogmatyzmu, ale z drugiej strony też no, sceptycyzm i relatywizm, że wszystko jest płynne. Właśnie rozeznanie, myślę, że w płynności pozwala nam odnaleźć punkty odniesienia, tylko że raz odnalezione punkty odniesienia, to wiemy z własnej egzystencji. Przesuwają się i dlatego właśnie papież Franciszek pojęcie rozeznania dopełnia jeszcze jednym i ono już jest wpisane w działalność Kościoła, nawróceniem pastoralnym. I nawrócenie pastoralne jest konsekwencją właśnie tej postawy rozeznania. Tak.
Także myślę, że no, rozeznanie chroni nas przed tą taką jednoznacznością dogmatyzmu i relatywizmu. Rozumiem. No, ja to pierwsze pytanie, które panu zadałam, gdzie jesteście? No, zadałam oczywiście w tym kontekście i tutaj, jeżeli chodzi o mnie, to tutaj chciałam to jest pytanie zatoczyć to koło, prawda? Pierwsze pytanie, tak, które pan Bóg stawia Adamowi, to jest: Adamie, gdzie jesteś? Jestem, masz tego świadomość. Chcę go sprowokować do rozeznania. Pan Bóg doskonale wie, gdzie jest Adam, ale Pan Bóg chce, żebyśmy sami sobie stawiali to pytanie. Właśnie to jest rozeznanie. Pewnie. Chętnie bym się zapytała tutaj pana Kleczki właśnie, jak ci jezuici godzą pojęcie rozeznania, czy w ogóle filozofię, koncepcję rozeznania z tą swoją maksymą per inda cadaver, bo nie wiem, jak oni to godzą. A ksiądz wie? Nie jestem jezuitą, ale doktor Kleczka też nie jest jezuitą. Ale zna się chyba na tym trochę, prawda? Na tej ich... Tak, no, filozofii, no. Nie wiem, na czym się dokładnie zna, bośmy o tym nie rozmawiali. Tak. Ja się mało znam na jezuitach. Jasne. Rafale? Ja się nie znam na jezuitach również. Nie, to... Ale jeżeli chodzi o rozeznanie... Ciekawy termin, natomiast... I czytając książkę, czytając wywiad, bardzo mnie zafrapowało to rozdarcie między dogmatyzmem a chęcią, czy też umiejętnością jakby dekonstrukcji i stawiania pytań. I to mnie naprowadziło na w sumie całkiem nieoryginalną myśl, ale się z nią podzielę. Mamy rozmawiać o historii troszeczkę, prawda? W etycznym i filozoficznym nieco kontekście. Co się stało z dużą częścią świata historyków? Powiedziałeś na początku, że pracowałem w IPN-ie, prawda? I dla mnie to jest fascynujące, jak ludzie, którzy chcieli, poszli do pracy z przekonaniem, iż muszą w dużym stopniu przebudować narrację, byli, chyba sami siebie uważali za rewolucjonistów, stali się dogmatykami. I dzisiaj są gdzieś tam. I to jest rzecz, na którą bardzo mocno mi otworzyła książka Alfreda Wierzbickiego. A może jest tak, że uwierzyli w przyszłość, że tak powiem, wielki projekt. No ale to jest właśnie dogmatyzm. To jest dogmatyzm. To jest dogmatyzm. Znaczy, ja myślę, że ty trafiłaś, tylko ja tą książkę, którą przeczytałem wczoraj, z taką myślą ją zakończyłem. Ja wiem, że jeszcze 20 innych myśli mógłbym tutaj powiedzieć, ale kiedy patrzę na środowisko historyków historii najnowszej, no to właśnie ten nowy dogmatyzm jest tym, na czym opiera się polityka historyczna dzisiejsza. I to jest w sumie dla mnie trochę przerażające odkrycie. Ja tak czy inaczej, za jakiś czas oczywiście będziemy i o IPN-ie, i o tym, co dzisiaj się dzieje i w samej historiografii, no będziemy o tym mówić. Natomiast mi się wydaje, że tak czy inaczej pierwsze pytanie, które jeszcze będzie sobie postawić, będzie brzmiało tak. Czego oni właściwie chcieli? Co ich tak naprawdę kręciło, że tak się wyrażę, tak, kolokwialnie, nie? Mieszkam, Yale jest w New Haven. W stanie Connecticut. Oni zakładając to miasto, chcieli stworzyć nowe niebo. To jest moja odpowiedź.
No twoi koledzy z IPN-u, tak? Też mieli taką chęć? No co innego chyba, no. Lepszy świat. Lepszy świat, tak, tak, oczywiście. Nowe niebo. Tak, ale z drugiej strony człowiek się nie powinien wyrzekać pragnienia lepszego świata. Myślę, że tu jest pułapka, tylko czy jakaś właśnie, no nie powiem, że bezkrytyczna, ale właśnie no wizja, która w zderzeniu ze światem nie wytrzymuje. Jest też takie zjawisko, że właśnie rewolucjoniści po pewnym, najpierw są marzycielami lepszego świata, a potem stają się cynikami i gorzej, zbrodniarzami. Cynikami, dogmatykami i to tak. Jest pewnie proces, tak. Który obserwujemy. Mamy mały elegancki komentarz od jednego ze słuchaczy. Pan Bagiński, Dobrosław. Czy pani Solska zaprosiła gości, aby na ich tle wygłaszać własne felietony? Nie padło ani jedno dobre pytanie do księdza Wierzbickiego. Ja nie będę stroną w tej, znaczy jestem stroną w tej sprawie, więc nie będę sędzią w swojej sprawie. Panowie możecie odpowiadać, możecie nie, ja nie mam zamiaru. Ale nie, no to jest komentarz, tu nie ma pytania, no każdy ma prawo wyrazić swoje oczywiście. Odczucia. Oczywiście. Dobrze, jest już 10 po 19, także sporo czasu. Można było jeszcze rozmawiać oczywiście długo. Na pod koniec, rzecz przedostatnia może. Zacytuję księdza Alfreda Wierzbickiego. To będzie cytat z takiego tekstu o uwikłaniu w filozofię, ankieta dla studentów filozofii katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 2019 roku. Tam jest błąd, bo niestety pan Kleczka ze mną tego nie wyjaśnił. Ja mu posłałem tekst, aha, który nie jest jeszcze publikowany, ale ankietę wśród lubelskich filozofów kulowskich i UMCS przeprowadzili studenci z koła filozoficznego UMCS, a więc to studenci UMCS przepytali, ja napisałem im 5 stron i mam nadzieję, że to wydrukują. To troszkę zmienia nam perspektywę. Fajnie, ale to dobrze, to dobrze, to ciekawie. Ja pozwałem na etapie przygotowywania, kiedy on zbierał różne teksty i kiedy chciał, ja mówię, że ja mam pewien pogląd na temat roli filozofii współcześnie, bo mnie o to niedawno studenci zapytali. I chyba mu nie powiedziałem, że studenci UMCS. No pewnie mu się skojarzyło, że jak mnie pytali, to studenci KUL-u, ale także studenci UMCS-u. Czasem mnie o coś pytają. Okej. Okay. Zacytuję jedno zdanie i to myślę, że to jest dobre także jako puenta rozmowy. Abyśmy mogli sprawiedliwie ocenić przeszłość, potrzebna jest praca historyków. Natomiast abyśmy mogli iść dalej wspólnie, nieodzowna wydaje się praca filozofów. No ja mam doświadczenie tutaj i filozoficzne, i historyczne i nie, absolutnie zgadzam się z tym, że i filozofia, i historia powinny iść pod rękę, by tak rzec. I zresztą w kulturze europejskiej szły jak najbardziej, mniej więcej jako dyskursy, tak to powiedzmy, powstawały mniej więcej w tym samym czasie zresztą. Chodzi mi o Europę oczywiście samą. No historia trochę młodsza. Troszeczkę młodsza, ale to już z naszej perspektywy to nie jest taka wielka różnica, tak moglibyśmy powiedzieć. Ale szybko, tak trochę egocentrycznie pracowała nad własną historią, bardzo szybko. Tu się nie zgodzę. Z reguły mówimy, że ta najstarsza muza, Clio, tak, najpóźniej zaczęła tworzyć własną historię, czyli swojego dyskursu. Ale ja mówię o historii filozofii. Ach, ale historii filozofii, tak. Historia filozofii, tak. No i jeszcze jedna, ponieważ ksiądz profesor też powiedział bardzo ciekawą rzecz w tej książce, że to, co chrześcijaństwo dzisiaj powinno przypominać, ale takie też chrześcijaństwo personalistyczne, to jest pojęcie nieoczekiwanego. Oczywiście ono wiąże się z nadzieją, tutaj padało to słowo, to jasne. No i myśl Heraklita. Bez nadziei nie można znaleźć nieoczekiwanego i wydaje mi się, że to... Ja tak napisałem? Nie, myśl Heraklit, to Heraklit, to Heraklit, tak, Heraklit. Ale to się zgadza jak najbardziej z tym, co ksiądz mówił.
w książce. Bez nadziei nie odnajdziemy nieoczekiwanego. No, a rzeczywiście chrześcijaństwo jest jakby nastawione na wynajdywanie, tak? Na odnajdywanie nieoczekiwanego w gruncie rzeczy, tak? Tylko, że właśnie nieoczekiwane przychodzi. Przychodzi, to nie jest coś, co my sobie sami zaprojektujemy. Ale w pewnym sensie trzeba je odnaleźć też, prawda? Tak, no trzeba, właśnie tu znowu wracamy do rozeznania i, że tak powiem, tak, wyczulić swój słuch na nieoczekiwane. Tak jest. W ogóle, kiedy mowa o uczelni, oczywiście uczenie, dydaktyka to jest jakaś część tylko tego, czym jest uniwersytet, ale myślę, że powiedziałem tak metaforycznie, że jest nie tyle, powiedzmy, no, kształcenie erudycyjne, a nawet no, krytyczne, bardzo ważne, ale to jest kształcenie słuchu. Najpiękniej. Nie tylko na Uniwersytecie Muzycznym. Pewnie. Dobrze. Rafale, ostatnie twoje dwa słowa. Nie, myślę, że ostatnie dwa słowa winny należeć do Alfreda Wierzbickiego. Ja chyba nie jestem jeszcze w takiej sytuacji, żebym ostatnie słowa wyrażał. Na tej rozmowy, otwierając następną, kolejną spotkanie, spotkanie być może na kulu, o kulu. Zobaczymy. Tak, potraktujmy to jako rozmowę niedokończoną. Nie bardzo. No, tutaj deklarowaliśmy się, że stosujemy metodologię dekonstrukcji, także i tu taki sens bym widział. Dobrze. To ja może na zakończenie, bo jest komentarz, pojawił się jeszcze jeden, to może, tak? Tak. No to w takim razie odczytaj. Bo to jest komentarz do sytuacji, którą przytoczyłaś. Pan Rajmonk, Monk napisał, cytuję. Kto? Jeszcze raz? Pan Rajmonk napisał komentarz a propos sytuacji, którą przytoczyłaś, tak, wcześniej. Cytuję. Moim zdaniem pan Bagiński napisał krzywdzący komentarz. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Pani Solska, tak trzymać, nie przejmować się maruderami. Dzięki. Podpisuję się. Fajnie, dzięki. No w takim razie, dobra, to trzymam. I na koniec jeszcze z kobiety, z Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, nieznane opowieści, niebywałe możliwości. Nadzieja oznacza po prostu, że inny świat jest możliwy, a nie, że jest ziemia obiecaną, bowiem jego nadejścia nic nie gwarantuje. Z tym zdaniem można się nie zgadzać, można się zgadzać. Myślę, że ono jest dobre do przemyślenia. Jego nadejścia nic nie gwarantuje, ale mimo wszystko nadzieja jest po to, żeby oczekiwać na nieoczekiwane, nie? Chyba tak trzeba na to patrzeć. No to tak się zgódźmy. Jasne. Dobrze, dziękuję bardzo. Na nieoczekiwane nie można czekać, można być tylko przygotowanym. Można być, nie, ale chyba nie można być przygotowanym, Rafale. Okej, okay, nawet nie można być przygotowanym. Dobrze, mamy nadzieję, dobrze, mamy nadzieję i no myślę, że tak, ja trzymam za słowo. Mam nadzieję, że spotkamy się in spe na kulu. Zobaczymy. Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom. Dziękuję Piotrze za prowadzenie. Dziękuję pięknie. We'll be right back.